Inji, dlaczego to sobie robisz? Nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie się mnie o tego typu rzeczy. Nie wiem. To jest jedyna odpowiedź, której mogę sensownie udzielić. Po prostu ja nie wiem. Ja jestem dziwnym człowiekiem. Proszę nie kwestionować. To dosłownie jedyne, o co proszę. No i mam takie skłonności. O, lekko masochistyczne bym powiedział. Jeszcze tylko się upewnię co do jednej rzeczy. Żeby nie wyszło, że jestem głupi i niemądry. Okej, okay. Dobra. Już wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Cześć Sebastianie. Marian jest grany, bo akurat tak padła ochota w moim niezłym umyśle. Żeby nie było, nie porzucam Fire Emblema jako tako. Fire Emblem będzie generalnie na streamach, tylko czuję potrzebę włączenia czegoś, co jest bardziej nastawione na to, że będę rzeczywiście grał, a nie ruszał pionkami na planszy, że się tak wyrażę. I dlatego włączyłem sobie z Mariana. Dlaczego akurat Lost Levels, a nie jakąkolwiek sensowniejszą grę? To już trzeba pytać kogoś, kto siedzi u mnie w głowie i coś siedzi w mojej głowie i nie pozwala wyjść Lost Levelsom. Teraz mam do powiedzenia. O, nie przeszedłeś tej gry, bo nie przeszedłeś wszystkich światów, które gra ma dostępne. Czemu mi to robicie? W każdym razie takich mówię, to nie jest tak, że porzucamy Engage'a. Engage będzie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj będziemy mieli bardzo casualowe marianowanie. Nie będę też zapuszczał mu bota, bo po tym, jak Twitch stwierdził, że nie masz nie używać mu bota, to wolę się go słuchać. Nie chciałbym tracić się kanału przez to, że puszczam muzykę i wogę. A też nie ukrywam, że nie ma żadnej takiej własnej playlisty, którą mógłbym bezpiecznie puszczać. Teoretycznie mam jedną, ale nieprzygotowaną kompletnie, więc się do niczego nie nadaje. Dobra, lećmy. Let's go, będzie fajnie. Tylko kursy zabiorę. I żeby nie było środę SNT na pewno będzie normalnie. To nie ma się... Co ma... O, ja to grzeb. O to nie macie się co martwić. Tego nie planuję zmieniać. Nie wiem, ile z was będzie mogło być w środę, biorąc pod uwagę wszystkich świętych, ale... Co mi da? Prawie że idealny moment nagranie w SMT. Z tego co patrzyłem, to jedyne czego nie mogę używać to tych bezpośrednio warp zone'ów, które przenoszą między światami. A wchodzenie w rudę jako tako jest dozwolone, więc zobaczymy. Bo generalnie chciałbym zobaczyć jak wygląda już światy 9 i dalsze. Domyślam się, że nie uda mi się to dzisiaj. Biorąc pod uwagę, jak zazwyczaj dobrze mi idzie w Marianie. Zwłaszcza w Lost Levelsach. 9. Tak, Lost Levelsy mają światy po tym. Po 8. Tylko, żeby dojść dalej niż do 8, trzeba nie używać warpów. Dlatego też nie planuję tego robić tutaj. No i co, wydaje to okazję zobaczenia, jak wygląda cała gra normalnie, czyli coś, czego zawsze się nie robi w Marianach. Nie pamiętam, kiedy ostatnio przechodziłem wszystkie etapy możliwe w Marianie. Chyba za
którymś przejściem Worlda. No i oczywiście nie liczę rzeczy typu Kaizo, gdzie taka możliwość jest po prostu niedostępna, tak? Oj, wiedziałem, że skopię. Ale dobra, nieźle. Pierwszy świat jeszcze nie jest aż taki zły, zwłaszcza jak na standardy los levelsowe. Dobra, ciebie chcę wyrzucić. Tutaj, jeżeli. O Boże, nie tak, proszę, nie tak. Nie wyłączymy Outlooka, by the way. Zaraz to napra... Wiem, to jest idealny moment, żeby to naprawić. Ulala! Widzicie, człowiek na chwilę wyłącza emulator i już szybko się psuje. Wychodzi kompletnie z rytmu. Dobra, ogarnijmy się. Bo to było przykre i smutne. Bąk. Tym razem wyląduje dobrze. dobra. No, spokojnie. Nie planuję speedrunować tej gry, pomimo tego, co czasami mówiłem losowo na streamach Civica. Chyba, że już naprawdę siądzie mi mocno na głowę, a wtedy równie dobrze możecie dzwonić się do najbliższego psychiatryka, że znaleźliście nowego pacjenta dla nich. Ale wydaje mi się, że na chwilę obecną mi to nie grozi. Czy tu jest kwiatek? Jep. Bo po niego nie skoczę chyba. No, może być trochę za mało miejsca, żeby po niego skoczyć. Za szybko. No spokojnie. Mamy czas, nie śpiecha nam się, to tylko ziejące ognie Bowser. Nie zdążę. Kurwa. Zostałem zmyłowany. Zapomniałem, że on może tak wyłuzionać. Dobra, zróbmy to może tak. Tak, to jest tak. No zaczekajmy. Nie jest to... O! Byłem tak zaskoczony tym, że zdążyłem, że aż umarłem. Anyway. Zaczyna się dobrze. Zaczyna się dokładnie tak dobrze, jak się spodziewałem, że będzie się zaczynało, szczerze mówiąc. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jednak dość długo przerwę miałem od wszelkiego rodzaju platformówek. Że już 1.4 sprawia problem, bo zazwyczaj nie byłem w 1.4. A tak naprawdę to tylko odgrzewka i zobaczcie, że teraz będzie lepiej kopią. Nie, no ostatnio tak naprawdę mam dużo więcej styczności albo z bijatkami, albo z jakimiś soslajkami. Względnie z JRPG-ami nic nie mówię o moich jakichś 60 godzinach stresach w ciągu tygodnia. To wcale nie jest tak, że bardzo intensywnie się wciągnąłem w tę serię. No, wam się tylko tak wydaje. Za krótko. Oj. Oj. Okej, to wyszło lepiej niż planowałem, ale... Działa, działa, to najważniejsze. Na chuj dążyć temat. I byłem pewien, że spadnę przepaść, by the way. Ale nie jest tak źle. Będziecie mieli bardzo wspaniały kontakt swoją drogą. Ja dzisiaj kompletnie nie umiejący grać te wzrost levelsy, a jutro Civic robiący speedruny. Chyba, że coś się zmieniło i grafik Civica wygląda jakoś inaczej i przespałem to przez długą zmianę. To było głupie. Nie róbmy tego więcej, okej? Okay? To też było głupie. Czemu ja ci śpieszę?
nie jest jeszcze zbyt speedrun z tej gry. Jesus Christ. To nie są też jeszcze etapy, na których muszę wszystko robić szybko, żeby się wyrobić. Więc po prostu mogę to robić krok po kroku. Żeby nie umierać jak ostatni idiota na pierwszych etapach. Rany. Dobrze rozumiem, nie potrafię robić Mariana inaczej niż szybko. Dobrze rozumiem. Fine, fine. Okej. Okay. It's speedrun time. Żarty żartami, ale czasem naprawdę się łapię na tym, że w niektórych gry oduczyłem się kompletnie grać na spokojnie i na powoli. Mega Man jest zwłaszcza takim przykładem. Nie potrafi Mega Mana przechodzić spokojnie. Zawsze próbuję robić to tak na w miarę prędkości, nie na takim kompletnym speedrunie, że wiecie, szukam strategii, taktyki i tak dalej, ale tak, żeby nie, na spokojnie się wziąć, zatrzymać, popatrzeć, to ktoś się robi, jakiś przeciwnik czy coś. Nie, kategorycznie odpada. Hops. Tutaj mogę zrobić długi skok? Nie, to jeszcze nie. Tu mogę zrobić długi skok. Hops. Pewnie tak bym teraz grał w dwójkę po wyścigu. Ja ogólnie w Mega Many, przynajmniej po części dlatego, że się dużo jednak nie ścigaliśmy, to właśnie tak gram. Czasami sobie stawiam, o Boże, czasami sobie stawiam jakieś tam, powiedzmy, dodatkowe wyzwania, typu Buster Only w Mega Man trójkę, czy coś w ten deseń, żeby to sobie urozmaić. Jezu, czemu znowu to zrobiłem? Żeby to sobie urozmaić się rozgrywkę, ale tak to po prostu byle przejść w miarę szybko. Mówię w miarę, bo to nie jest tak, że jakoś mi bardzo zależy na tym, żeby to były bardzo szybkie rany. Próbowałem Próbowałem kiedyś speedrunować MM3, ale kompletnie mi to nie szło. Zresztą ja mam ten problem, że zawsze mam jakoś swoją strategię. Zawsze ten sam skok. Tak, bo tutaj jest to cholerstwo, na które zawsze mi się wydaje, że muszę... A inaczej, które zawsze mi się wydaje, że muszę przeskoczyć. O. A nie muszę tego robić, jak widać na złączonym. To było aż takie trudne. Taka nie jest trudna. Tylko gacz jest idiotą. To jest jedyne, co mogę powiedzieć. A tutaj wezmę tego grzyba. Bąk. Bąk. Możesz przesadzianąć, pys? Nie możesz przesadzianąć, doskonale. Dobra, wygrane. Żartowałem. Weź zioni. Bo się ciebie boję. A Boże Święty! To nie jest trudne. Ogarnij się, Shinji. To nie może być takie trudne, na jakie jest pewne, że wygląda. Najgorsze jest to, że człowiek czuje, że to nie jest nic jakiegoś specjalnie trudnego, a i tak mu to nie wychodzi i gdzieś tam go wyślizgnie taka frustracja, że Jezu, czemu mi nie wychodzą takie proste rzeczy? A one up, nice, dzięki, dzięki. Doceniam, szanuję.
To jest to jedno życie, którego potrzebuję, żeby przejść Bowsera. Fajerwerki nie były mi potrzebne, ale to inna sprawa. Pedepedepedem. 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 Przysięgam, jeżeli teraz zepsuję któryś z tych oczywistych skoków, które tak bardzo psułem, to będę zły. Będę na siebie zwyczajnie zły. Bo wiem doskonale, że one tu są i wiem doskonale, czego mam nie robić. Tutaj muszę na spokojnie, tutaj jest blob, którego mogę zignorować, żeby zrobić tutaj ten długi skok. Widzicie? Wystarczy włączyć tą jedną szarą komórkę, która odpowiada za myślenie. Trika z nami nie ma, więc nie ma kto jej spółdzielić. Więc nie mam pojęcia, czemu wcześniej stwierdziła, że musi być wyłączona. I to, czy to jest taki trudny? Dawa, dawaj, grzyba. Nope, to było niemądre. I zakończyło się pani moją śmiercią. Ha, ha, ha. Dobra. Rozumiem, rozumiem. Nie tym razem. Nope. No bez. Wow! Kto by pomyślał? Dziękuję, Mary, ale twoja księżniczka jest w innym zamku. Z przyzwyczajeniem próbowałem skipować rzeczy startem. Dobra, jak się grało dalej w Mariana? Okej, ten etap niestety pamiętam. Tutaj jest gwiazdka. Tutaj nie wiem, czy zaraz gdzieś nie będzie ta jest trampolina. Dobrze, kojarzyłem. I to jest ta, która wybija w cholerę wysoko. Jeżeli dobrze pamiętam, jak spadnę, to spadnę do wody. Tutaj jak się rozpędzę i za późno wyląduję, to spadnę na gumby. I bym umarł. Okej, coś tam pamiętam z tego Mariana. Nie jest ze mną aż tak źle. Tak to jest, jak się przychodzi jakąś grę za dużo razy. Znaczy grę to zamówne słowa. Jakieś poziomy za dużo razy i utkwią kompletnie w pamięci. Dobra. Co jest dalej? Co my tutaj mieliśmy? Czy to, że mi tak nie szło w tych etapach 1-3, 1-4 może wynikać z tego, że ja zazwyczaj przychodziłem warpem do drugiego świata? Bo poważnie zaczynam się nad tym zastanawiać, czy to nie jest tego typu kwestia. Tu nie ma warpa żadnego. A tu łapa i moja śmierć. Tu pewnie jest tylko monetki, co? Nie, tu jest gwiazdka. I nie wiem, czy to nie jest bait gwiazdka. Zaraz się przekonamy. To jest bait gwiazdka. Chociaż nie, to nie jest bait gwiazdka, co ja gadam. Bo tu gdzieś jest. Właśnie ty jesteś. I tu jest to. Tu jest to. Spokojnie, ja pośpiechu. Nikt nas nie goni. To nie speedrun. Co jest za to speedrun? Bo te etapy na moście najlepiej się przechodzi, nie zatrzymując się. Przysięgam!
Te ryby są ułożone tak, że jeżeli człowiek się nie zatrzymuje, to nie ma szans, żeby gacza zabiły. To się nic do nieudania skoków. Więc jak to mawiał klasyk, zawahanie się jest porażką. Ogólnie to uważam taką tendencję w Marianach, że do tego się sprawdza. Że jeżeli się nie zatrzymujemy, to idzie etap przejście bardzo łatwo. Dobra, co się tu robiło? Tu się zabijało gumby. Tu się najwyraźniej robiło mądre rzeczy. I don't know. To było pewnie niemądre. I teraz jak się tu szło? O mój Boże. Bo to był labirynt chyba, co? Yep. Chyba tak. Krótkie to 2-3, no daj, zwłaszcza, że miałem tam checkpoint po jakichś trochę kanach. Nie, to chciałem zrobić. A, nie będzie. Nope. Weź się tam wybij. Boję się zawsze tych skoków na jedną platformę. Ale dobra, więc jest okej. To bez pośpiechu. Essa. Dobra, to są Hammer skurwysyny. Nie podoba mnie się to. Nie podoba się to dla mnie. Ale też nie jest źle. A, myślałem, że spadnę na tego, na czerwoną kupę. Dlatego tak taki skok zrobiłem. A, to nic. Nic się nie stało, nic nie szkodzi. Albo mi się wydaje. Powinienem móc to skoczyć. Yep. Byłem pewien, że Pirania wyjdzie z tej rodzaju, dlatego się zawahałem. O, ale zdecydowaliśmy swoje życie, więc jest okej. Nie zależy mi na high score ani na niczym, więc... Trochę dużą wyjebkę mam w tej chwili. To nie jest za to coś, co planowałem robić, ale nie będzie. Nope, nie tym razem. Dobra, niech ta Pirania się cofa. Wow. Bez takich mnie tu. Tutaj nie chcę ryzykować, więc spadnę se tu. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się przeskoczy przez to, to tam dalej jest warp do poprzedniego świata. Więc wolę go nie używać, zwłaszcza, że wbrew temu to można pomyśleć. Warpowanie się do poprzednich światów też wyklucza gacza z możliwości pójścia do... tych, do światów po ósmym. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale to tak działa. Znaczy, żeby nie było, to nie jest tak, że samo wejście do World Zone kompletnie to psuje, tylko... Kurwa jebana. Tylko skorzystanie z samego warpa, więc to nie jest tak, że samym wejściem możemy sobie coś się kompletnie udupić. Jedna rzecz, której mi zawsze brakuje w tych starszych Marianach, to żeby pokazywał, gdzie są te prądy, które ściągają gacza do dołu, bo tego kompletnie nie widać. O Jezu, ażem się udupił. Powinien to zrobić na spokojnie, dołem przepłynąć, a nie próbować speedować między dwoma. No bo nie mądre z mojej strony, czemu ja robię tak złe rzeczy? Shinji, przestań się wygłupiać i weź to przejdź. To nie jest wcale takie trudne, tak jakie wygląda. Przestań, Shinji. No i powiedzcie mi, co było tutaj takiego cudnego?
bo zacznę sam nie rozumieć. Znaczy, więc co tu jest cudnego? Że trzeba maszować i się pierdolić. Ej, to tutaj było takiego cudnego. Shindy Musical. Jedna z rzeczy, do których nie lubi się przyznać, to to, że lubi śpiewać, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie mam do tego jakoś wybitnego głosu. Więc zazwyczaj śpiewam co najwyżej tylko dla siebie. To co, robię glitcha? Na, nie umiem, zatem byłem za wolny. Jak ten glitch działa? Powiem szczerze, dokładnie nie pamiętam. To jest jakoś tak, że jeżeli się odbijesz od Bullet Bill'a w bardzo specyficznym pikselu, to zamiast Mario przewracać się na drugą stronę flagpola, on po prostu zaczyna już tak jakby z tej prawej strony i od razu wykonuje animację przejścia dalej. Co z oczywistych względów przyspiesza cały run, ale jednocześnie to jest chyba dosłownie frame per sztuczka, więc absolutnie nie dziwię się, że ja nie mam zamiaru tego próbować i nie dziwię się, że Sevik, jeżeli nie będzie marzył o czymś bliżej World Recordów, to też raczej nie będzie się w to bawił. Bo żeby nie było, to działa zarówno w tym, w 1, jak i w 2. No i z racji tego, że wymaga Bullet Bill'a, to jest oczywiście do wykorzystania tylko w określonych etapach. W 1-1 na pewno się tego nie wykorzysta, w 4-1 też się tego nie wykorzysta. Wydaje mi się, że w 8-1 i 8-2 się da. Ale tutaj nie jestem pewien w tej chwili, bo zwyczajnie pamiętam. Dobra, to jest to, to jest to. Łatwo, łatwiutko. Mam dużo żyć na zrobienie zamku, więc czas to spierdolić. Ha, ha, ha. Nie pamiętam, czy był zamek 3-4. Chyba też nam pamiętam, czy był ten zamek. To jest labirynt. To jest kurwa labirynt. To nie szło się cały czas dołem, prawda? Szło się cały czas dołem? Serio? Możliwe, że to się szło cały czas dołem. A co, zobaczymy. Chyba szło się cały czas dołem. Tutaj kojarzę za to, że jest właśnie oto chlestwo. I dlatego tutaj szło się górą. Bo nie pamiętam, czy tu się górą szło. Chyba tak. A tutaj chcę spaść na to. Nie wypierdolić się, nie umrzeć od Bowsera. Stop na to. Ha! Ale zostałem ojebany. Holy fuck. Chyba mam nieustrojone alerty, przepraszam, zaraz się tym zajmę. Nie poszedłem górą, holy fuck. Debil do debila, debil debilo. Wiecie, to czekajcie. Może od razu teraz to zrobię. Źródła. Które to było? Jezus, nie pamiętam, które to było. Mam za dużo źródeł i nie pamiętam, gdzie miałem sandalety. Najgorzej.
To był Brazzers? To musiał być Brazzers. To jest to. Chyba tak. Mam nadzieję, że to jest to. Da się szybko sprawdzić, I guess. Yep. Doskonale. To jest to, na co zasługiwałem w tamtej sytuacji. Na nic innego. Byłem pewien, że on mnie jeszcze zabije w ten sposób. Byłbym niepatrzony. Dobra, nie jest źle. Pół godziny do czwartego świata. Teraz pół godziny na czwartym świecie i dalej nie przejdziemy. To brzmi jak plan. Nie uważacie? Dobra, speedrun, taki 4-1 w prawdziwym Marianie. Żartowałem. To była wyjebka, żeby przypomnieć sobie, jak działa. Ten. Dostałem lekkiej uszojebki, bo miałem wrażenie, że dźwięk był bardzo mocno zdesynkowany. Mam nadzieję, że tylko u mnie. To bo nie mądre. Się robi tylko jak się umrze. Bo jak się umrze, to da się odbić od tego, od lakitu. To też to planuję zademonstrować. O, to się da tak zrobić. I nie. Generalnie nie można tego robić, jak się robi pierwszy raz dany etap. No i mam jedno życie, więc pozwolę sobie zrobić taktyczną wyjebkę. Czemu jest desync? Nie, ja słyszę, że jest desync i mnie to strasznie irytuje. W sensie, jeżeli chodzi o dźwięk z gry, a to co powinno być. Oj, wiedziałem, że się wyjebisz. Czemu ja tego nie zrobiłem? To było proste. To było proste zrobienie, ja tego nie zrobiłem, najgorzej. Że był któryś etap w Lost Levels, na który byłem w stanie tak pseudo speedrunować, tylko nie pamiętam, który to był. Najgorsze jest to, że ja słyszę, że ten desync w pewnym momencie się naprawia takim przejściem wręcz między zwyczajnym dźwiękiem a desynkiem. Bo jest takie zatrzymanie dźwięku na chwilę i naprawienie się. Mam wrażenie, że to wina emulatora, tylko nie wiem czemu tak nagle. O Jezu. To było niebezpieczne. Dobra, to na pewno chcę z tego skorzystać. To było niebezpieczne. Okej, okay, to jest ten chujowy skok. Już wszystko wiem, już wszystko pamiętam. Wy chuje. To było paskudne. Z mojej strony, żeby nie było nie ze strony gry. To było paskudne ze strony gry, gdyby to wyszło tak, jak myślę, żeby wyszło. To zajmie spokojnie. Nie ma pośpiechu. Tutaj po prostu przeskoczymy. Ha!
Ale mało. Okej. Okay. Rozumiem. Rozumiem! To jest jeden z powodów, dla których nigdy nie chciałem speedrunować Mariana 1, bo mam za wolne skoki. Nie wiem, jak to dobrze określić, ale chodzi mi o to, że nie potrafię wykonać skoku z bardzo dobrą precyzją, jeżeli muszę się odbić od razu. O właśnie czegoś takiego nie potrafię konsekwentnie robić. I dlatego nie potrafiłbym speedrunować Mariana. Padek pobliżu. A propos, pograłbym w jakieś Soulsy. To jest najgorsze. Niby ktoś tak ładnie gra Soulsy, zresztą dzisiaj też planuję trochę potem jeszcze w trójkę pograć. A i tak mam takie, abym pograł jeszcze trochę w jakieś Soulsy. Abym pograł sobie w Lies of P, gdyby Game Pass nie był chujem. Czemu Game Pass jest jaki jest? O, ty kurwo jebana. O, wystarczyło korzystać z lepszego pada. Zamknąć się, nie mówić mi takich rzeczy. Nie przyjmuję do wiadomości, że Xboxowy pad może być lepszy. Jest to dla mnie absolutny slander. Tego nie akceptuję. DualShock for Life. Adam Slander. Adam Slander to ja. To mnie nie trafiło. Chcę być dzisiaj pozytywnym człowiekiem. Chcę nie narzekać na grę. Nie będę narzekał na grę, jakakolwiek by ona nie była. Czy jakoś tak? Shinji cytujący Shinji'ego. Też w tym przypadku to bardziej parafrazujące, ale to by się czepia słówek. Wouldn't be me. To było ono. Nie rozumiem, jak taka wręcz one-upy. To nie ma wrażenie, że to jest po prostu tak, że po iluś continue daje ci one-upa za przejście etapu. Albo to się nesej. Albo za jakieś bardzo konkretne timery i wydaje mi się, że ktoś kiedyś mi to tłumaczył i to jest najgorsze. Jak bardzo można przejść ten etap nie zatrzymując się? Zobaczmy. Okej, nie da się. Rozumiem. Rozumiem. Już nie będę. Już przestaję ze swoimi głupimi pomysłami. Bąk, 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 bąk. Tak, przeskoczyłem na drugą stronę. Pamiętam, jak byłem mały, to często na cartridge'ach były jakieś pseudo-haki, które dawały Marianowi na tyle dużo odpędu, że mógł przeskakiwać flagę. I potem nagle takie, ej, czemu tam się nie da przejść? Czemu tam jest nieskończony korytarz prowadzący donikąd? I tak podziwiam, że oni to zapakowali, tak, że tam jest nieskończony korytarz, a nie daj im na to... gra się zawiesza, jeżeli ktoś to zrobi. To nie jest wcale aż takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Zwłaszcza, że jednak w większości wypadków przeskoczenie na drugą stronę nie jest fizycznie możliwe. Dobra, co tu jest? Jest absolutnie chujowy firebar. Dobra, tu się zabije gumby. Tu się na spokojnie skoczy, bo jest duży fa. Na spokojnie się skoczy imbecylu. Przestań. Jedyne na co dzisiaj mogę być zły, to na siebie. Nie będę zły na G. Jak już mówiłem, mogę być zły tylko i wyłącznie na siebie. I nie, nie jest to przykład, ja kiedy kłamię. A nic podobnego. O mój Boże, co ja robię? Nie mam te rzeczy. Ha, ha, ha. O Boże, popełniłem błąd.
Błędy zostały przeze mnie popełnione. Jep. Przetrwałem. Ale mało. Ups. Błagam, mimo przecież to jest labirynt. To nie jest labirynt, okej. Nope. Daje się tam udopić na to zazwyczaj daje się udopić na etapie. Tutaj zaczka na kolejnego fireballa, bo na tej... Ale są parę sztuk. Nie śpieszy mi się, mam dużo czasu. Clueless. Clueless. Teraz. Mamy to. Let's go, opłacało się zapić na spokojnie, wyjątkowo. Dobra, z czym się jadło 5-1? Na pewno z czerwonymi piraniami to jest już samo w sobie niepokojące. Czerwone piranie to zło. Chyba tu się wiatry zaczynały. Wiatry to taka zabawna mechanika. Ile mam żyć? Jedno? Chyba wiem dokąd to zmierza. Nawet nie do końca to planowałem, ale wyszło. Wyjebka zaliczona, zaliczona. Na chuj dążyć temat. O. Nawet nie blisko. Wykalkulatorowane. W 100%. Raz, dwa, trzy. Dobra, tutaj nie dać się na to złapać znowu. Czy tutaj nie było czegoś głupiego na koniec etapu? Bo coś mi świta, że było tu coś głupiego. Co tutaj jest takie? A tak, ty jesteś. W tę stronę, w tę stronę. To nie był koniec etapu, to był koniec etapu, okej. Okay. Najgorzej będzie, jeżeli w tym miejscu taki koniec etapu będzie warpem do poprzednich tych światów. Mam nadzieję, że nie. Tyry, tyry, tyry. Pyry, pyry, pyry. O Boże, duże ilości czerwonych pirani. Tutaj się boję w sumie grzybów podnosić. Bo nigdy nie wiadomo, czy jakiś grzyb jest zabójczy, czy nie pod ziemią. Na górze jeszcze przynajmniej to widać, bo jest różnica w kolorach, a pod ziemią wydaje mi się, że ta różnica jest dosłownie niewidoczna. Czerwone pytanie, bo już w więzieniu? Dobre pytanie. W więzieniu to ja najwyraźniej zaraz będę przez nie. Dobra, speedrun. Żartowałem. Wiecie co? Jak już tu jestem. Yep. Tak myślałem! To było zbyt oczywiste, ale musiałem stać i tak miałem jedno życie. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Let's go. Jeżeli mi cofnie apczątek, to idę zajść taktyczną wyjebkę. Nie cofam mnie apczątek, więc nie idę zajść taktycznej wyjebki. Tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to.
Miałem tam podstawy do Warjumpa, by the way. Tego co widziałem. I zawsze mnie to bawi, kiedy to się dzieje. Niezamierzony Warjump. Najlepszy. A, 5-2 na jednym życiu, potem 5-3 na jednym życiu, potem 5-4 na jednym życiu, brzmi legitnie. Piątego świata tutaj w ogóle nie znam, więc przyda mi się to jako taka nauka światów, I guess. Zostaw mi grzybie, nie chcecie. To brzmi niepokojąco, jak ktoś mógłby powiedzieć w prawdziwym życiu. Tutaj chcę. Chcę zabić kupę. Bąk. Tak. Kurde, myślałem, że skoczę na górę. No nic. Oho. Ja tylko nie zabiję, by the way. Okej, nieważne, zabiję to. Łatwo. I nawet nie bitko. Podejrzewam, że górą można by ominąć to irytującą piranie teraz, a dwa, że można tam do warpa iść. Tak bym gadywał. Ale nam na warpach nie zależy z pewnych niewyjaśnionych przyczyn. O! O Boże. Tutaj się udupiłem. O! O! A! I see. Rozpierdolę ten deathing zaraz. Najgorsze jest to, że ja czasami dosłownie robię rzeczy na słuch. Więc jeżeli mam nagle deathing audio, to dzieją się złe rzeczy z moim gameplayem. Jednocześnie nie chce mi się za bardzo robić tej resetować emulatora. Tylko po to, żeby potencjalnie to naprawić. Aż też nie uważam, że zrobienie state'a w tej chwili byłoby czymś bardzo złym, bo i tak bym... Well... wrócił tego samego miejsca, gdzie ja nieskończony continue, więc... No i przypomina, wyobraźcie sobie, że istniał rozlewers na automaty, które nie miało nieskończony continue. To jest dopiero okrucieństwo. To jak chujowo mi idzie. Wiem, że bardzo kalam wasze oczy, przepraszam za to. Jak kopalnia pieniędzy, no daj, też to ogólnie dużo gier z tamtego okresu mogłoby się nadawać jak kopalnia pieniędzy. Wyobraźcie sobie wszelkie rodzaje Ninja Gaiden, Castlevania, tego typu gier. A propos Ninja Gaiden, z jakiegoś powodu jestem przekonany, że byłbym w stanie go przejść w ciągu jakiejś godziny na Steamie. Pomimo tego, że kojarzę jak kudewka jest to gra i nie wiem jak to działa. To trochę jak z Civiciem i The Guy'em na 24-godzinnym. Dobra, to spokojnie. To się robi łatwo, jeżeli się włączy szare komórki. A tu jest to. Tu za niski skok zrobiłem. Potrzebuję... Trochę dłuższy rozbieg, trochę dłuższy rozbieg. O. Kurwa. Jezu! Ui. No, 5-2 jest w miarę proste, jeżeli niczego nie spierdolę, więc powinno być ok. Słynne ostatnie słowa przed spierdolenie absolutnie wszystkiego, co tylko możliwe? Pewnie tak. Proszę obrócić, dziękuję. Bąk, bąk. Tu na. Halo? Byłem pewien, że mi wyskoczy pijanie osoba w którymś momencie.
Pong, pong. Tutaj górą. Czy one śpiewają w podobnych odstępach? Chyba tak. Tylko ciężko jest to wymierzyć przez to, że te platformy z lewej przeszkadzają odrobinę. A, myślałem, że się wyrobię. No nic. Możliwe, że ten drugi skok jest niepotrzebny, ale wolę nie ryzykować. Dobra, 5-3 jeszcze raz. Tym razem pamiętaj, że to jest side-scroller. Okej, w dodatku one się pojawiają. O Boże, to nie jest side-scroller, prawda? To trzeba na górę skoczyć, prawda? To jest zapętlający się etap. O nie, wszedłem do rury, już nie mogę mieć nowego świata, nie czekaj. Wow. Proszę mi bez takich jumpscare'ów. No! Czemu tacy jesteście? Level design... I know that! Znaczy ja wiem, że to było reklamowane, nawet jako gra dla tych, którym oryginalne SMB wydawało się za łatwe i mają je w małym paluszku. Więc pod tym względem rozumiem, dlaczego jest taki, a nie inny design. Dobra, czy jeszcze raz. To ja tu muszę to iść, muszę na to... Co to jest? O, siema. Co to kurwa jest? A na co ci wygląda? Na najlepszego Mariana. Siema, Sevi. Cześć wszystkim. Znaczy, dlaczego? Właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli zapytasz dlaczego, to nie będę w stanie ci udzielić sensownej odpowiedzi. Dawałbym dostał to ja za każdym razem, kiedy ktoś chodzi na konfę. Przepraszam. Nie, bo to jest tak, że wiesz, człowiek jest przyzwyczajony, że jak ktoś chodzi na konfę, to jest najpierw powiadomienie dźwiękowe, że ktoś chodzi na konfę. A jak masz stream moda włączonego, tego powiadomienia nie ma. Nie, wiesz co, ja po prostu zobaczyłem, co ty streamujesz i ja, wiesz, straciłem jakikolwiek, na 5 sekund odcięło mi ten logiczne myślenie. Straciłeś jakikolwiek resztki szacunku do mnie, rozumiem. Nie, a sam teraz sobie też odpalam Mariana, tylko pierwszego, na jutro będę sobie ćwiczył. No właśnie się śmiałem wcześniej, że ja dzisiaj pokazuję, jak się nie gra w Mariana, a ty pokażesz, jak się gra w Mariana. O, chciałbym. Cześć Sebastian, cześć Sylwio, witam was serdecznie. Cześć Sylwio, nie, za to mnie przepraszasz, ale nie przyjmuję przeprosin, bo nie wiem za co. Umawiam się na filmy. Biorąc pod uwagę, jak regularnie ostatnio streamuję w poniedziałki. O mój Boże, to było chujowe. Nie celuję jutro w sub 5, ja przybrałem trochę inną taktykę na... Na te speedruny. Tak? Będę... Wywalam te pipe jumpy w 8.1, żeby móc regularnie dochodzić do 8.3, żeby mieć zawsze ten sam frame rule, żeby móc zawsze unikać hammer brosów w ten sam sposób. Jak dotrzemy do tego momentu, to ja uznam, że jest consistency, żeby robić więcej sztuczek. Zresztą się zastanawiam, na ile nie uważasz, że potrzebujesz, powiedzmy, częściej robić te dalsze etapy, żeby w nich wyrobić sobie jakąś konsekwencję? Właśnie muszę i przez to też muszę trochę przeformułować plany, żeby nie robić za dużo, wiesz, sztuczek naraz, żeby móc actually trenować te dalsze etapy. Z drugiej strony, musisz też jednocześnie próbować te sztuczki podobne.
Uroki tego, no... uroki tego, że chcesz zejść już poniżej jakiegoś czasu, gdzie potrzebujesz więcej sztuczek na run. No tak, ale to jest kwestia tak naprawdę, wiesz, tego, żeby... Jak już będę ogarniał całość gry w miarę dobrze, to dokładanie sztuczek nie powinno być do momentu aż tak problemowe. Mhm. Właśnie wcześniej też omawiałem Pipe Jump, tylko Bullet Bull Glitcha i mówiłem, że to raczej nie będziesz potrzebował. Nie. On nie jest potrzebny. Nawet te Pipe Jumpy w 8.1 nie są do końca potrzebne do tego, żeby było sub 5. No, tylko wiadomo, im mniej sztuczek robisz, tym bardziej perfekcyjniejsi musi być wszystko pozostałe, to też nie jest oczywiste. Najważniejszy jest w 8.2 taki skok przez rurę, który robisz na odpowiednio małej prędkości, żeby to wszystko przeskoczyć dobrze. Aha. I z tego pewnie mogę sobie uszknąć co najmniej sekundę. Jeszcze. No dobra, muszę jeszcze sobie poobczajać rzeczy. Super Mario Bros. Sub 5. O, tu jest tutorial. Mniej niż 5-latek Super Mario Bros. Nie. Mam PS. A może tym razem chociaż uda mi się ten zajebany skok? I dlaczego kurwa nie? Zobaczmy. O, kurwa, udało mi się, niesamowite. Powiem tak, ja na dzisiaj nie mam żadnych planów, poza tym, że chciałbym przynajmniej do 8.1 dojść. Bez warpów. Tak, bo właśnie o to chodzi, że ten, żeby mieć światy po 8, to nie możesz warpów używać. Aha. A Lost Levels ma w sumie 5 światów bodajże po tym, po 8. O kurczę. Bo jest... Znaczy nie pamiętam, czy dokładnie 5, ale to jest jakoś tak, że masz 9 i potem chyba A do D. Aby... Ta, A do D, mhm. A więc 5 światów. I one wymagają, żeby nie warpować. Okej. Ale te bullet bile czasami to skurwysyństwo, Jezu. Czasami, często. Jezus. Chciałbym zaryzykować stwierdzenie, że silnik pierwszych Marionów nie jest najbardziej optymalny do precyzyjnego platformowania. Czy ja wiem. Kłóciłbym się, że jest, tylko to jest kwestia bardziej okiełznania go. Być może. Znaczy no. Powiem tak. Mając porównanie chociażby, nie wiem, do... Jezu, to jest tego Castlevania, to jest bardzo precyzyjny silnik, okej? Okay? No, I guess. Poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. Nie, no oczywiście, tak, tylko... Wiem. Też nie można tak ten... Mhm. Wiesz, no, dla mnie sama możliwość... Dla mnie sama możliwość poruszania się w powietrzu daje ci już na tyle dużo, że ciężko mi mówić o tym, że coś nie jest stworzone do... Ja pierdolę. A z kiedy się bajuje? Dobra, ja jeszcze sobie skoczę po pićku tylko. Dobra, topki stawika nie, to przechodzę cały piąty świat. Żeby nie widział, jak się go przechodzi. Clueless. Stawik nie ma zamiaru chyba nigdy tkać Lost Levels, więc to w sumie będą różnicy. On wielokrotnie się narzekał, że nie ma zamiaru. Jest w sumie rozsądnym człowiekiem, czy się nic do mnie? Ja? Jestem. Yo. Okej. No i teraz jak to myślę, to jedną z największych różnic między jedynką a dwójką jest to, że dwójka wymaga od ciebie odbijania się od przeciwników.
I samo to, że w ogóle jest ta mechanika w grze. Aha. Bo w jedynce, jak się od czegoś odbijasz, to masz bardzo niski skok, a tej potrafi cię dość wysoko wyrzucić. I takie w jedynce to czasami mogą być używane, powiedzmy, jako przyspieszenie odrobinę rana. Tak tutaj to jest dosłownie wymóg. Ale daleko byłbym, gdybym miał nieskończone życie. Najgorsze jest to, że wcale nie spodziewałem się, że jakoś dużo dalej niż jestem. Dobra, to jeszcze raz. Dobrze! Nice. No i to nie jest tak, że ten dół jest jakiś niewykonalny, ale jest dużo wygodniejszy. Koleś mnie czasami, żeby lecieć na stejtach, ale aż tak nisko jeszcze nie upadłem. Duma ci nie pozwala. Yep. Wiesz, jak bym się czuł? Dosłownie czułbym się, jakby gra mnie pokonała. To jest jedno z najgorszych uczuć, jakie może być. A teraz ja przez to mam niedokończone porachunki z Ultra Killem. Jak przez to pieprzone P2. Jak tam twoje pedanki? Kiedyś to zrobię. Ale musi być na dobry czas. Jak wyjdzie nowy content? Właśnie coraz bliżej już tego i trochę się boję, że nie zdążę przed, a chciałem to zrobić przed. A próbujesz ja to jeszcze? Nie, ja mam dużo innych rzeczy do robienia. Powiedziałbym, jaka jest jedna ważna rzecz, którą musisz zrobić? Ja już o tym z Chinem wczoraj rozmawiałem. Przejść X7? Co o tym z nim nie rozmawiałem w takim razie? Wiem. O, wow, udało się. Niesamowite. To mi się nie uda. O Jezu. To jest to, co mówiłem też wcześniej, że to jest powód, dla którego bym nie potrafił speedrunować Mariana 1. Jest to nie, że powiem, że ty przez speedrunowanie byś spokojnie ten skok zrobił? Zależy. Może. Nie jestem pewien. Bo ja nie potrafię robić skoków takich, że wpadasz i się od razu odbijasz. Aha. A to jest jednak postawa, jeżeli chcesz szybko biegać w jedynkę. No na pewno jakieś pipe jumpy czy rzeczy tego pokroju, no to tak. To nie była czerwona pijania, goddammit. Nie, ale nawet do przeskakiwania tych schodków kończących etap to jest bardzo pomocne. Mhm. No tak, bo to się robi dosyć płynnie. Ja tutaj zazwyczaj bardzo powoli to robię w porównaniu. Czasami tam, nie wiem, raz na parę, ale takie naprawdę parę mi się uda, ale to nie jest coś, na co liczę. To jest coś, co jak wyjdzie, to spoko, jak nie, no to... No, hehehe, happens. Opsa... W ogóle wiem, że wspominał o tym dzisiaj wszędzie, ale miałem po prostu tak wspaniały dzień dzisiaj w pracy. Bardzo ciekawy, interesujący. Angażujący. Yep. W dużym skrócie mamy dwa środowiska, na jakim możemy testować. To środowisko, na jakim ja testuję, było absolutnie niefunkcjonalne dzisiaj. Także no, miałem 4 godziny pobierania gry, a potem 4 godziny patrzenia, jak nie działa. Gdybym siedział w biurze, to byłoby absolutnie najgorsze, co istnieje. No bo wtedy nie masz za bardzo czym innym się zająć, nie? Ja po prostu siedzisz przy stanowisku i kiśniesz. No kiedyś, jak miałem podobną sytuację, to dosłownie chodziłem od człowieka do człowieka w biurze na zasadzie, siema, to tam. Trzeba było ten iść na bijatyki. O, no. Pogadasz no mniej więcej.
nie, FiveFi, jak ja mogłem tego tak, dopuścić. Tak to przynajmniej mogłeś być produktywnym członkiem społeczeństwa. Ja wbiłem dzisiaj Achika. Nice. Był laptop, żeby nie było. Właśnie, muszę to klonowe dwójkę przynajmniej z kompilacji dosetkować. Potem się wziąć za jedynkę, a potem za Iconoclast. Ty to masz na PC-cie, czy...? Na PC-cie, bo dostałem od Marcina na urodzinę. No fu! Zabiłem samo. God fucking dammit. Fuck you, shit, nie masz. No mnie cofa na początek. Chciałbym przynajmniej zobaczyć, jaki jest zamek 5-4, żeby czego się spodziewać. Ale to najwyraźniej nie dzisiaj. Nie no, dzisiaj to ta... może jeszcze jak ci mogę, ale... Tough shit. No, nigdy nie mówiłem, że Lost Levels jest jakiś bardzo prosty. Przy czym jednocześnie zdaję sobie sprawę, że zdecydowanie jest to poziom, nie wiem, Kaido czy czegoś, tak? Słyszałem, że w tym w Wonder jest jakiś pokurwienie trudny poziom jak na standardy. A... giereczki. Ja właśnie muszę obczaić Wonder, tylko... nie wiem... Nie czułbym się ze sobą komfortowo wydając tyle na grę taką Mariana Wotpową. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak często tytuły w Nintendo są na przetenach. Tak. A nie, czekaj. Oceny są bardzo pozytywne ogólnie. Ludzie szaleją, wręcz bym powiedział, na punkcie Wonder. I mean, wiesz, moim zdaniem, jeżeli gra jest... chociaż z jednej strony, jeżeli gra jest dwuwymiarowa i ma tak bardzo... jest bogata treściowo, powiedzmy, ma bardzo satysfakcjonujący gameplay i wszystko jest super, no to jest warta swoich pieniędzy. Na przykład nie pamiętam, ile kosztował Dread na premierę. Chyba to jest 50. Ale ja absolutnie nie żałuję tego, tej kasy wydanej. No ale też ja z drugiej strony bardzo często o Marianach mówię, że to są gry, które są bardzo takie bare bones, jeżeli chodzi o platformówki. No, to jest... że one są... no bo to jest platformówka w czystej postaci, tak, bez żadnego jakiegoś tam kombatu, eksploracji, tam. Nie jest to pod żadnym pozorem Metroidvania, tak, tylko taki czysty platforming. Znaczy nawet taki Mega Man, nawet taka Castlevania daje mi więcej satysfakcji, nie? No tak, ale to jest właśnie to, o czym mówię, także w Mega Manie to nie jest platform... Mega Man to jest platforming połączony z kombatem, tak naprawdę. W Castlevanii podobnie. A Castlevania, nawet te starsze jednak ma ten... przynajmniej jakiś tam częściowy exploring. O Boże Święty. Dwójka na pewno. Może trójka też, nie wiem, ja nie mam mało doświadczenia z trójką. Tak zbychy. Więc trójka może też, tam masz te... ten... odnogi. Różne ścieżki, które możesz... różne etapy, którymi możesz pójść, nie? Różne etapy, różne postacie. Tak. Wesołego pięciolecia Mega Mana 11. To jest ten moment, kiedy nie powiem, że czuję, że to już albo tylko 5 lat. Mm-hmm. To jest takie, no w sumie to by się zgadzało. Jest. Nie, bo zawsze jak ktoś tak mówi, to mam takie, czekaj, jak to kurwa 5 lat? A teraz mam takie, no i rzeczywiście, 11 była szmat czas temu. Tak. Jednocześnie nie czuję, żeby to nic był jakiś... dalej. Jednocześnie nie czuję, żeby to był aż taki szmat czasu temu. Kastywanie dwójka Nessera to był ciekawy twór z podwójek, było ciekawymi twórami. Czy Delta 2 też nie była jakaś taka udziwniona? Była. Capcom kiedy Mega Man... oj, tak, Mega Man 12, Mega Man X9, o, 0-5. Ta gra się tak dobrze sprzedała i Capcom nie zrobił nowej części od 5 lat. Znaczy ciekawe... jak dobrze się sprzedała w kontekście innych tytułów firmy, nie? Jakieś to... Residenty, Monster Huntery, nie? Wiadomo. Mhm.
No tylko jeszcze pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie Mega Mana z genem wyprodukowania Residenta, tak? Mhm. Bo to też raczej jest coś, co trzeba mieć na uwadze. A wcześniej? Dobra, nice. No nie dobrze można powiedzieć, że Phoenix Wright jak się dobrze sprzedaje, kiedy była ostatnia nowa część. No true. Z drugiej strony wydanie Greatów jest taką... Nie, dlatego sprecyzowałem, że nową, tak? Mhm. Ale na razie Capcom ma co milkować pod względem, znaczy ma co. Z Mega Manów to zostało na dobrą sprawę Legends i Star Force, z takich rzeczy do zrobienia kompilacji. Bardzo. Ja też, bo to jest kwestia dostępności po prostu. No teraz masz te wszystkie gry dostępne. Ja mówię, ja mam obecnie chyba wszystkie te kolekcje posiadam. Ja nie mam. Ja nie mam Battle Networkowych. Teraz widziałem, że niby da się za 170 zł chyba obie kupić. Mhm. Się zastanawiam trochę, ale jednocześnie nie jestem pewien. Czy ja mam wrażenie, że... Jeżeli bierzesz tę kolekcję, to musisz się przygotować na to, że to jest formuła, która potrafi się wypalić po prostu. Aha. Na wysokości jakiejś, nie wiem, trzeciej gry. Kurwa. Bo zrobiłem chyba setkę jedynki, całą bibliotekę. Mhm. Zrobiłem wszystkie gwiazdki w dwójce bez sekretnych chipów, tych co z multika dostajesz. Aha. I wziąłem się za trójkę i już miałem wrażenie, że trójka to jest moment, gdzie nieco, po pierwsze nieco zaczyna mi powszednieć gameplay, a po drugie trójka wypadała mi gorzej niż ją zapamiętałem. No trójka ma taki bardzo, w braku lepszego określenia, upierdliwy endgame, mam wrażenie, zwłaszcza przez Time Trial, gdzie... Nawet nie kwestia... Gdzie nie możesz korzystać z własnych folderów, tylko musisz liczyć, że akurat... Dostaniesz Snake Kick, Cześć, Duch. Cześć, Duch. To nawet nie jest kwestia late game'u, bo ja w scenariuszach po prostu zacząłem się trochę IDK męczyć. Da, zmieściłem się wyjątkowo. Kiedyś wrócę, skończę trójkę i potem będzie N4. Pizda. Oczywiście robisz obie części BN4? Nie, no domyślam się. Mi wystarczy pewnie, jak zrobię po jednej. O Jezu, co mi przypomina, przecież setka z BN4 ma chyba zrobienie ten... Zrobienie obu gier, jeżeli dobrze pamiętam. Bo... tradowanie chipów, czy? Nie, nie, achievement w sensie. A, okej. Okay. Czy ja tu wskoczę? Powinienem. Znaczy ja też w Battle Networkach akurat nie zależy mi tak na achikach, bo Switch nie ma swojego systemu achików, tylko ma in-game'owe. Tak. No tak, bo ty masz na Switchu. W to mam trochę wyjebongo. Yep. Kiedy? A, wyścig w Battle Networki, tak. Oj, tak. A mi zostaje. Ile są speedruny? 2-3 godzin na takiej dwójki? Jak bardzo tutaj jest labirynt, tutaj się nie idzie. O Boże. Nie wiem, powiem szczerze, nie patrzyłem na speedrun. Przynajmniej tego. Widzimy zamek w świecie piątym. Yep. Kłamałbym mówiąc, że jestem zadowolony z tego, co widzę. W ogóle nie wiem, sięgam, ale mam wrażenie, że ten zamek nagle zaczął chodzić w 60 FPS-ach w porównaniu do reszty gry. O Boże. Nawet nie blisko. Dobra, teraz tylko tutaj muszę skoczyć. A? Błagam, powiedzcie, że to już posta tego do WKB. Tak, to jest droga. Do WUJ! Uuu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 u
trafiło.
Zobaczyłem, co zostało odebrane i ja nawet nie muszę tego słyszeć u siebie, żeby ty to sam słyszeć to w mojej głowie. I know, right? Ależ piękne. Nie, no jest podobno Mega Manów, które nie odważyłbym się ścigać. Już nawet nie licząc RPG-ów, jakimi są Battle Networki. Ale... wszystkie nie NES-owe. What? Klasyczne nie NES-owe. Od siódemki wzwyż. A. X6. W dziesiątkę może jeszcze jako tako. Chociaż w X6 to ja też bym się chyba nie odważył, bo ja nie znoszę Nightmare Mother. Tak, ale jednocześnie jeżeli ćwiczę speedrunning, to... to jest... Mam do niej dużo podejść, wiem. Znaczy nie, już nawet nie o to chodzi, tylko bardziej, że masz pamięć mięśniową wyrobioną. Znaczy, wiesz, mówię konkretnie o tym bossie, bo to jest gigantyczny upierdalacz do tego stopnia, że no ja nigdy nie mogłem znaleźć na nią sposobu. Aha. To było, dla mnie to był czysty RNG Fest. Wyścig MM11, musiałbym parę razy przejść 11, żeby móc się za to zabierać zdecydowanie, bo jak po tym 24 godzinie odpalałem sobie 11, to szło mi absolutnie katastrofalnie. Proszę nie pytać, co się właśnie stało. Mam nadzieję, że tego nie widziałeś. No, niestety nie. Ja tak spoglądam na ciebie, ale tak, ćwiczę sobie wiem. Też. Generalnie spadłem w przepaść, ale się walljumpowałem od tego. Od wow. Wow. Chciałbym tak się zobaczyć. Clip it and ship it, boy. To ja właśnie robię. Chciałbym okazać chociaż jakiś resztki killa i przejść tam z Dragon Ball Piąty Świat. Ej. O, doszedłeś do piątego świata, więc nie jest to boss, tak, że jest ze mną, że... Połowa trudności, ja mam jedna się zależy od tego, czy pamiętasz o Battle Gearze. No, Speed Gear dużo sekcji trywializuje, nie ma dwóch zdań co do tego. Aha. Ja z Power Gear pamiętam, jak pierwszy raz przychodziłem, to prawie w ogóle nie korzystałem. No. On jest użyteczny, ale zdecydowanie proporcjonalnie mniej niż Speed Gear. Znaczy no wiadomo, Power Gear będzie przydatny trochę na bossów, a i to bardziej na zasadzie, jeżeli umiesz z nimi walczyć, to możesz sobie przyspieszyć, tak? Bo tak, jeżeli nie idzie ci najlepiej walczenie z bossami, to wolisz używać Speed Geara, żeby nie obrywać. Mhm. Któryś boss nie miał obszarówki na Power Gearze? Fuse? Nie. Tundra? Właśnie chciałem powiedzieć, że Tundra pewnie. Tundra? Nie wiem, czy na cały ekran nie był naładowany. Mhm. Czy to jest? A, monetki. Myślałem, że może. Po prostu podgin ze 2 to serwisy BL i no right. Ju! Ja miałem zawołek przed. Nie tylko ty. No, będę musiał zrobić krok w piraniu, I guess. Na pewno się uda. No, okej, udało się. A mi to nie jest. Powtarzam to za każdym razem, jak mi wychodzi za pierwszym razem i jest takie, to nie jest trudne. A potem jak tego podejdziesz na pełnej znaczy nie, pewności, to... Nie. Ja tutaj nie podchodzę na pełnej pewności, bo jest mało rzeczy, do której podchodzę na pełnej pewności. Pełna pełność. Paulo Coelho. Mogę też nie dziwnie się czuję z tym, że dzisiaj praktycznie nie pracowałem, jutro może popracuję, pojutrze wolne. No dzisiaj też miałem taki wolny dzień w robocie. Wolny nie, że bezpracowy, tylko wolny w sensie, że no mało było rzeczy do roboty. Blooper, ty kurwo jebana. Przełożony mój mówi mi, no ten, bierzemy się, musimy mocno się wziąć do roboty. Przy czym dostaję jedno pismo, które jest w połowie kopii wklejką i drugie, które jest w 98% kopii wklejką. Panie Michale, jak pan tak szybko to robi?
No a potem sobie poczyściłem jakieś mniejsze rzeczy i tyle. Jutro pewnie będzie podobnie mało o, do roboty. Się. Nice. Nice. To zawsze wygląda, jakby tego fuckpola się dało przeskoczyć i zawsze tego trochę boję. Biorąc pod uwagę, działa przeskakiwanie fuckpoli w klasycznym Malerie. Wiem, że któryś etap jest tak zaprogramowany, że się da wyjebać bardziej niż ja. Że da się przeskoczyć, ale nie przejdziesz dalej. W sensie nie przeskoluje ci ekran. Dobra, jadę na pełnej kurwie. Nie zatrzymuję się. Clueless. Never stop, just go. Jak powiedział, tak zrobił. Jesus Christ, jestem speedrunnerem dzisiaj. Let's go! Okej, zatrzymałem się, to koniec. Run przegrany. Nie wiem, czasami mam wrażenie, że jeżeli po prostu włączę myślenie, to nagle wszystko idzie mi lepiej. A czasami tak jest. A jak zacznę myśleć takich tutaj, to się wygrywałem doskonale. Fuck. O, Humble Bundle, przychodzą sobie mi na oba maile doskonale. Co to było, chłopcze kolego? Nie umiem robić takich skoków, mówiłem ci już. Ja dosłownie nie potrzebuję, żeby oszczędzić taki całkiem porządny kawałek czasu, to ja nie potrzebuję robić tych... Potrzebujesz nie robić nic głupiego? Nie potrzebuję robić tych pipe jumpów w 8.1, bo ja przychodząc to 8.1 bez tych pipe jumpów i tak mogę zyskać... Wydaje mi się, że nawet całą sekundę. A ile potrzebujesz tej chwili nadrobić? Znaczy, ja po prostu chcę zbijać czas stopniowo dalej, nie? No, no tak, tylko jeżeli chcesz poniżej piątki wejść, po prostu to ile ci brakuje w tej chwili, w tym sensie? Czterech sekund ponad. To dużo. Yep. Dobra, never stop, just go. Myślenie off. Okej, zatrzymałem się. No i to był twój błąd. Say no more. I wiesz, teraz przy tych strategiach, które mam, to ja mogę na 4-2 nadrobić 70. Na 8-1 mogę nadrobić sekundę. I na 8-3 mogę nadrobić 0,35. A potem mogę zjebać wall jumpa. Let's go! Nie wiem, podziwiam, że jesteś w stanie w miarę konsekwentnie je robić. Właśnie nie! Znaczy, nie, ale to chyba bardziej dlatego, że ja nie mam okazji za bardzo ćwiczyć 8-4. Rzadko kiedy tam docieram. No właśnie, a mnie tak naprawdę mógłbyś sobie dojeć jakiegoś state'a przed tym, przed wall jumpem i próbować po prostu na siłę robić samego wall jumpa. 5-0-5-67, nice! Skończyłem run! To jest... Lepiej niż to, co robię przez dwa ostatnie streamy. Aż tak źle było, a mi wiesz doskonale. Nie skończyłem chyba przez ostatnie dwa streamy ani jednego biegu. Boże święty. No. Było aż tak źle. Kolić mnie, żeby samemu odpalić Mariana i pokazać się wam, jak się nie speedanuje. Znaczy, żarty żartami. Miałem stream, na którym odpaliłem Ninja Gaidena i go przeszedłem w miarę szybko, a nie mogłem SNB1 przejść. A, no i wydaje mi się, że mogę jeszcze około 0,6 nadrobić, jak nie więcej, w 8-4. Bo ten rekord, który mam, robił chyba ten etap właśnie o tyle wolniej. Więc to jest, no to jest dosyć sporo czasu. Ja myślę, że na samym tym mogę gdzieś sobie ta 5, poniżej 5.02 zjechać i potem po prostu dołączyć sobie nowe sztuczki, które mnie już do sub piątki wywindują. Bo jaki masz sobie ten
Sum of best. Mój sum of best to jest równe 5. Zaraz ci zresztą powiem, ile po przecinku. Jeżeli to będę miał gdzieś pokazane w statystyce, jaki jest mój łączny sum of best. A nie mam takiego zsumowanego. Nie, bo na CMW zawałem się, że miałeś podane. Tak, tylko ja mam, wiesz, równe 5, ale nie wiem, czy to jest 5.00, nie wiem, 9, czy to jest 5.00, powiedzmy 5. Aha. No. Nie, też mi się dawało, że było podane, że to jest po przecinku ileś tam. Może źle kojarzę. Może zaraz sobie po prostu będę mógł ustawić w layoutie to i tyle. Zaraz zobaczymy. Sum of best. Tenths. Kurwa. 5.00.19 to jest mój sum of best. Nice. A mówię, jest jeszcze, ja mogę spokojnie, wydaje mi się, że mogę wyciągnąć sekundę z 8.2. Sekundę z 8.2 i myślę, że mogę mieć też szybszą sekcję wodną w 8.4, więc potencjalnie, gdyby wszystko mi poszło dobrze, to mógłbym się nawet pokusić o sub 4.59. No widzisz. Jesteś bardzo kompetentnym graczem. Ale to jest, najpierw to trzeba wszystko poskładać. No tak, wiadomo. Właśnie zapiszę sobie, muszę sobie zapisać frame rule, bo bardzo dobry frame rule dzisiaj trafiłem w 8.3. Niech ten fireball wyskoczy, dziękuję. 0.7. Dobra, tutaj się górą szło. Wow. No, było tak przejechane po czapce. Właśnie, czy świat piąty nie ma żadnych dużych grzybów? Może ma? Boże. Jezu. Rozumiem, że masz wyrąbane, że po prostu jesteś gigaczadem i grasz bez grzybów. Wiesz co, ja nigdy nie wiem, gdzie one są, jako taka, tak, żeby specjalnie ich szukać, to on mnie nie ujebie. Yes, let's go! Let's fucking go! Już chciałem mówić, że on mnie ujebie. Let's fucking go. Pozytywne jest to, że jeszcze nie ma Bowser z mutkami. To nie przychodziło mi na ostatni próbie 5-4 u Bowsera się wyjebać, przeskakując go. Dobra, czym było 6-1? Śmiercią, żeby zestawać sobie życia. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że to był przypadek i że to był zły skok w mojej stronę. To było zaplanowane. I nie dajcie sobie mówić, że było inaczej. Never stop, just go! Let's fucking go! Od 6-4 są mocne. Ciekaw jestem, czy Lost Levelsy dalej mają ten problem ze sprite'ami, że nie, do niektórych, do tych ostatnich modków się nie doczytuje ten hitbox. Kurwa. Bo w ten sposób możesz jakby szybko przechodzić Bowsera w jedynce, że po prostu na tych ostatnich młotkach zazwyczaj nie masz hitboxu. Więc możesz przez nie przeskoczyć. Aczkolwiek są takie ustawienia, gdzie to się nie sprawdza, wiadomo. Mhm. A wyobrażam sobie, że skoro to jest grana disk system, to nie ma tutaj takich sztuczek. Bo Lost Levels były na FDS-a bodajże, na Famicom Disk System i nie były sportowane na cartridge. Kojarzysz, miał arcade'ową wersję? Imagine, arcade'owe Lost Levelsy. O Boże, no to jest dobry ten Quarter Gobbler. Tyle pieniędzy zarobić. Tyle. Czy to wodny etap? Yep. Jest coś z wodnymi etapami, to sprawia, że czujesz, że zawsze są prostsze niż niewodne etapy, ale jednocześnie za często się upierdałam przez to, że mnie w losowym miejscu woda ściąga i czuję, że gra mnie wtedy oszkała bardziej niż ja to źle zrobiłem. Chyba, czy to jest przy każdej dziurze, przy każdej przepaści, że cię ściąga, czy tylko przy niektórych? To nie jest tylko przy dziurach, to jest najgorsze. O. To cię potrafi ściągać nawet, jeżeli nie ma żadnej dziury w pobliżu. Okej. I to jest mój główny problem. Dobra, niech ta jebana ryba przepłynie. Dziękuję. O Boże.
To się źle skończy. Ups. Nawet nie blisko. Nawet nie blisko. Wszystko było wykalkulowane. Fuck, man. No przepraszam, już nie będę przechodził etapu. Dalej nie zdążę sobie popatrzeć. O, dobra. To jest etap z mostem, więc never stop, just go. O, to jest dobry plan, tak? Okej, zatrzymałem się, to koniec. Okej, to jeszcze nie jest koniec najwyraźniej. Nie, ja się trochę śmieję z tego, ale etapy z mostami zawsze dla mnie były takie, że never stop, just go. I że to z jakiegoś przeklętego powodu działa. No bo co jest plan? Chyba, że dzieje się coś takiego. Cześć. Cześć, jaki. Bong. Jak tam gaming? U jednego gracza całkiem nieźle, a u drugiego speedrunning. O, no, Shinji sobie bardzo szybko i sprawnie radzi, to prawda. Ja? 6-1 w półtorej godziny. To jest dokładnie to, co chciałem osiągnąć dzisiaj. Kopium. What the fuck? Zaczął mi randomowo wychodzić ten skok w 8-2. What? 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 Teraz zobaczymy, ile ja mogę na tym oszczędzić czasu, Den. O, kolegowie, zaczęło mi dobrze iść po tym, jak ćwiczę od ostatnich paru miesięcy. 0,7 mogę na tym oszczędzić, okej. Okay. Nice. Sevik już niedługo, 4,57. A, fuck. Znaczy, powiem ci tak, mój sum of best to jest teraz... O Boże. Mój sum of best to jest 4,59,54. A, już jesteś poniżej piątki. No. Tyle wygrasz. I zdechłem na 8,4, ja pierdolę. Doskonale. Nie, ale jestem... Jednocześnie jestem zadowolony, jestem przerażony, dlaczego takie rzeczy się dzieją poza streamem. Klątwa streamera, I guess. Czemu ja dosłownie stwierdzę, zrobię sobie sztuczkę i ona mi po prostu z dupy wychodzi. What is this? Zrobię sztuczkę, wyjebka. OBS dodaje lag. Tak, to wszystko wina laga. Dobra. Słuchaj, Jacek, bo ty jesteś na pierwszej zmianie, więc ty jutro musisz mi towarzyszyć, bo ewidentnie jak rozmawiam z tobą, to przychodzi na mnie twój skill również i mi lepiej idzie. Moje co? Rozumiem. Albo zaczynałem się, to koniec. Kurwa timing. God damn it. Never stop, just go. Nie tym razem. Sometimes stop. Nice! Ty, 6-4 już, what the heck? To oznacza, że na 6-4 posiedzimy kolejny. Co za dobry gracz! Literalny god gamer. Powiedział speedrunner. O, baby. Już widzę, że ten etap będzie dobry. To jest, słuchaj, jak to się... jest labirynt. To jak jest się powy... kurwa labirynt. O nie. To jest labirynt z Hamedusami, ja pierdolę. O nie. Ja bym się już przyłączył w tym momencie na jedynkę. Nie wątpię. Ale ja nie mam słabego mentalu. Tak, ty jesteś dobrym graczem po prostu. Nie, jestem silnym mentalnie graczem. Swoje w życiu wykrzyczałeś. Nie? Yep. To co, na Sylwestra kolejnych 4 turi?
było na Sylwestra Speedrun Soulsów? A ja pierdolę, ale wyrobiłem się, what the fuck? Ten 24-godzinny stream z Soulsów. Oj, tak, tak. Ile gier z tej Dark Souls jestem w stanie przejść w ciągu 24 godzin? Grupa w DS2. Tak, my gramy, a Shin w międzyczasie pokazuje po prostu palcem na grę i mówi: o, to jest chujowe, to jest chujowe. To rozwiązanie jest złe. Nie. To jest w założeniu dobre, ale wykonanie jest chujowe. Nie, nie, Shin mówi nam, jak mamy wbijać platynę. Tak, tutaj... Daje same dobre rady, nigdy Shin, nikogo tutaj nie oszuka. Tutaj jest ten NPC, on się nazywa Deskiver. Trzeba go zabić. Trzeba go zabić. Słabością! Oj, tak, tak. Ej, też słabość Deskiver akurat była dość chujowa. Not gonna lie. To był Darkhold? Nie. Yeah. Biorąc pod uwagę, ile HP ma boss, to wydaje mi się, że mogło się dosłownie nie opłacać go używać. Zresztą ogólnie to Pacific 5 były chujowe. Przez to, jak długo były iframe'y po nich. Shin wylałby po prostu niesłodzoną herbatę na komputer. No i przypomina, sprawdzałem sobie tak z ciekawości, ile ten... ile najmniej bossów trzeba pokonać w każdej grze konkretnie. I wyniki mnie jako zaskoczyły. W sensie sosowej. Aha. W jakim sensie zaskoczyły? Myślałem, że najmniej będą miały inne tytuły niż mają, o, tak powiem. Aha. Zatrzymałem się, to koniec. Asi, come on, man. Znaczy nie niesłodzone po prostu działałoby tak samo, jak na niego by zdziałał krąg z cukru. Też by mi było szkoda, ale... Cześć, bo tutaj... Skuteczność pewnych metod po prostu jest niekwestionowalna. Krąg z tego! Krąg z Teraflu! Taki buff odpornościowy. Czy istnieje Teraflu implikuje istnieje Terapneumonii? Dlaczego Kerstur nie to jest słowo siły? To jest jak w tym, w Skyrimie masz te słowa. To jest to samo. To jest na tej samej zasadzie. Oho, zjebałem labirynt doskonale. Ah, shit. Urywanie... na lidze. Hammer Brosów. Nie pamiętam. Bo ja się nie mogę przyjrzeć dokładnie. Czy to jest ta odmiana, która na ciebie idzie? Tak. I co gorsze, ja nie pamiętam, którędy się idzie w tym zajebanym w dupę labiryncie. Dół, góra, dół? Dół, góra, dół? Mogę sprawdzić. Możesz sprawdzić. Czekaj, moisz tu. Jeżeli to mnie udopiło. Czekaj, dół, czyli tutaj na górę? Czy za to chcę na delikatę, czy na... Czy nadwyżka Teraflu w moim organizmie? Nie, nie, nadwyżka Teraflu to... Nie wiem, dosłownie nic byś już nie miała w zatokach. Literalnie po prostu spalone wszystko, nie? Jesteś spalona, mówię ci. Fuck! Ja właśnie zrobiłem. Halo, ja? O Boże, uratowałem to. Dobry play. Saved it! Must have cars on payslip. Musisz zrobić ten... Musiałbyś kiedyś zrobić coś pokroju wyzwania Archona w ten w Lost Level, żeby odpalić się na cały dzień gierkę i czy dasz radę ją przejść. Raczej bym dał radę. Jak ciekaw jestem, dzień. Jakby mi... Ty! O nie, mam najgorszy pomysł na świecie. I przez to muszę go wypowiedzieć. 24 godziny stream z Battletoads. Nie. Znaczy, jeżeli chcesz, to śmiało, ale mnie co nie mieszaj.
Nie jestem wielkim fanem bitewnych żab. Właśnie niestety to jest ten pomysł cyklu, on jest na tyle głupi, że ja pewnie będę chciał go kiedyś w swoim życiu zrobić. Słuchaj, 24 godziny drinking games z Battletoadsem? Oho! Nie, 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 ja już miałem dokonywany blasting, wolałbym się powstrzymać na następne, nie wiem, miesiąc, dwa. We love ten hinge the idea, zauważyłem pod mega za każdym razem Seiko i mówię, że coś jest chujowym pomysłem, mówi zróbmy to. Ej, ja mam podobnie, you know. Tego, coś tam pomysł, ale haha, to tylko jork. Unless. Fajnie jest wyjaśnić tamtego grzyba, ale chuj mi w dupę. Grzybi! Albo tego grzyba? Nie mogę. Co powiesz na wspólne przejęcie świata kiedyś? That sounds cool, I mean. Nie mogę. Kurwa, nie mogę. Finansowe doradztwo. Finansowe doradztwo. Tym razem biorę tego grzyba i chuj wam w dupę. One more god rejected. A jest, Persona, moja ulubiona Shin Megami Tensei. Ale technicznie większość Person wyszła jako SMT. Na zachodzie, owszem. Nie udowodnisz mi, że jest inaczej. Czy Persona 2 też wyszła jako SMT, ta na PSP? PSP-kowe chyba wszystkie wychodziły. Aha, bo jest SMT Persona, SMT Persona 2, 3 i ten SMT Persona 4, right? Zobaczę, i Persona 4 Golden. Do. Góra. A. Dół? Nie. Tyle. I am an idiot, man. Nie, ja przepraszam, ale i tego co googlałeś. A to jest dół, góra, dół, dół, okej. Okay. Kiedyś mi się góra popierdoliła po prostu. Dół. Góra. Okej, okay, dobra, już wyjdę. Mhm. I następne jest dołem i dołem, dobra. W ogóle, jak już mówimy o fajnych pomysłach, ale takich autentycznie fajnych, a nie głupich fajnych, to będę Shinji od ciebie i od Aki będę potrzebował spisu gier bądź serii do soundtracków na jaką to melodię. Oh baby. Moje wydaje mi się, że znasz na tyle dobrze, że nie potrzebujesz. Znaczy niby tak, ale dla pewności będę fakt checkował każdego pewnie. Ty kurwa jebana. Poszło na de... Wait! How fast? What? Co się stało? Nie, dostałem na DC. What? Nie muszę wyjść nic więcej. Ale to jest chujowe, holy fuck. Well played, well fucking played. Dobry talerz? Well played? Oooo! Przynajmniej mam już plan na 6-4, więc jest okej. Okej. Ja chciałbym móc znowu dostrzec do swojego 8-4. To wymaga ode mnie użycia tej jednej szarej komórki. Więc jakbyś mógł mi ją oddać na chwilę, to będę bardzo wdzięczny. I mean, ja też jej ewidentnie nie mam. Gdzie jest Shin? Ty robisz te sceny, więc ty nie potrzebujesz. Implikuje, że nie potrzebuję się skupić, pomyśleć? Tak. Ty masz pamięć mięśniową. A tak by the way, to uważam, że Shin dzisiaj też niekoniecznie posiada szare komórki. Nie wiem, o czym mówisz. I też... znowu, kurwa, zjebałem dokładnie w ten sam sposób. Nie wiem, czy mogę mówić FF5 incydent.
Grałeś może w FF5? A strałeś może? Pierwiastek z dwóch X z DD. Oh man. O, nie ten kanał, bo to im the risk was calculated, but man, I'm so bad at maths. Quick maths? Tak, quick stats. Oh man. Trzeba zrobić czart. Co każdy Sebastianowicz powie po Hejcewik? Ten moment, kiedy Shina nawet nie ma na konfie, i tak jest buliowany. I tym razem to nie jestem ja! I ostatnimi czasy to literalnie nie jestem ja. Bowiem więcej, ostatnimi czasy to ja podlegam bullyingowi. Jeżeli nie literalnie, to co, krzywdzisz go liczbami, czy co? A krzywdzę go i moją złą matką, i moimi złymi playsami na Caitlyn na przykład. Nie chcę pytać, nie chcę wiedzieć. Znaczy, nie wiem, czy nie chcesz wiedzieć, bo to było kind of funny. To wciąż Ligusia. Ligma. Figma balls. To goblin? Tato, pokażę ci, jak gram Caitlyn. Look at this. Pokażę ci mojego lisinka incident. O nie. Wersję jako Kasadin, Never Forget Me. Na moje usprawiedliwienie wtedy dosłownie miałem na laptopie jakąś jedną klatkę na sekundę. Bo ja miałem jakiegoś takiego totalnego, nie wiem, przedpotopową maszynę. Boże, czy to jest do Diabla? Jest. Słynny ostatni, wiem. Ty to zrobisz, ty jesteś nim. Jest. Patrz, jak to robię. Patrz, jak tego nie robię. Ale to zrobił. Wiedziałem. Ale to... Ja wiedziałem, że to tak będzie. To zawsze się tak kończy. Powinienem się... It always ends like this. Powinienem się kiedyś nauczyć, że jak tylko próbuję robić krok, to on zionie idealnie w to... tutaj się dołem idzie, ja pierdolę. Mam nadzieję, że to mi jeszcze zaliczę. Bo jak nie, to będzie mi smutno. Daj mi to wskoczyć. Kurwo. Ja tylko chciałbym dzisiaj dojść do ósmego świata. Chyba mi to nie grozi. Nie no, jak trochę przedłużysz, to zrobisz. Najgorsze jest to, że ja doskonale widzę, że ten szósty świat nie jest taki zły, jeżeli tylko odrobinę się ogarnę. A fuck, dobra. Nie mogę robić tego w 8.2, bo... Literalnie to ja to na farcie tylko robię. Wszystko kurwa farci. Yeah. Zastanawiam się, jak bardzo toksyczny mógłbym być, gdybym zaczął chcieć. Nie, rób tak. Bo mi będzie przykro. Och nie, biedactwo, to ja biedny toczny. Michasiowi będzie przykro, ale... Teraz nie chcę... What do you mean? Shit. Przynajmniej dobrze jest widzieć, że ten sum of best jest bardzo korzystny. Nie zrobię tego żartu, jest zbyt okropny. Tak, panie, carp you of best. Miałem na myśli psonga, ale niech ci będzie. Czemu carp akurat? Nie wiem, tak mi przyszło do głowy. To nie te święta, panie.
Chyba, że nie wiem, nie szkarpia na wszystkich świętych, ale to okej. Coś się je na wszystkich świętych? Duszę. Fair. Nie, miałbym zjadł tych wszystkich kurwa kierowców. Nie, ale literalnie wczoraj to był jakiś koszmar. Ja, główna droga jest zapchana jest. Wzjeżdżam sobie na moją boczną dróżkę, która nigdy nie jest zatkana i jest zatkana. I zjeżdżam w jakąś trzecią boczną dróżkę, która nawet nie wiem gdzie jedzie i też wszystko jest kuźwa zatkane. Nie ma dosłownie wjazdu do Warszawy, nieważne jak bardzo na okrętkę, który by nie był zatkany. To jest koszmar. Powiem tak, mogło być zawsze gorzej. Mogłeś mieszkać na najwspanialszym osiedlu w Gdańsku, które jest między dwoma cmentarzami? Ja nawet nie żartuję. Ja bym w takiej sytuacji chyba zostawiłbym samochód pod Gdańskiem. I bym się przeszedł. Już nawet nie jechałbym komunikacją, tylko bym się przeszedł. Znaczy, ja mam to szczęście, że nie muszę teraz za bardzo nigdzie chodzić poza sklepem. Ani jeździć. Wszyscy jednego na jedno gdzieś. No right. Jakby autobusy jakieś w godzinach szczytu, tramwaje. Najgorzej. Najgorzej ludzie jeżdżący. Hatful. Dlatego mam takie tramwaje, co do których mam taki absolutny przekaz, że w danych godzinach ja po prostu nimi na danych stacjach nie jeżdżę. Bo ja mam szacunek do siebie i swojej przestrzeni osobistej. No, u nas też są takie. W godzinach szczytu szóstka jest absolutnie nieznośna, zwłaszcza jeżeli studenci istnieją. Na przykład właśnie jak był ten wypad symfoniowy, to jak Shina i Jaki odbierałem, to powiedziałem, idziemy metrem, bo można było do mnie bezpośrednio dojechać 17, ale to na takiej zasadzie, że jak lubisz kontakt fizyczny, cielesny z obcymi ludźmi, to wtedy tak, jak najbardziej. Ale ja nie przypadam, więc bierzemy metro, bo przynajmniej w nim jest jakiś, nie wiem, kilka centymetrów kwadratowych wolnej przestrzeni. Not gonna like. I wtedy też nie było źle. Not gonna like, gdybym był tylko widzę na twoim simie, to właśnie miałbyś bardzo intensywnego Lenny Face'a na czacie. O, let's fucking go! Let's fucking go. Lenny's fucking go? Lenny... Wiecie, jak chcecie, to Lenny's też mogą fucking go. A nie bronię. Mogą XD, to wszystko może iść. Właśnie mam pociąg na wschodnią, nice. No właśnie ten. Ja jestem wielkim fanem odbierania ludzi ze wschodniej, bo ja mam tam najwygodniejszy dojazd i tam jest mi najłatwiej zostawić samochód. To jak jest zostawienie samochodu na centralnej, to mieliście tego próbkę ostatnio. Yep. A więc to jest pewno jeszcze lepsze? Kraków główny. Nie wątpię. Galeria. Na zachodniej Warszawie też kiedyś stawałem i to też był, kurwa, wyczyn krakowska. Więc, a na wschodniej nigdy praktycznie nie mam problemu, żeby się zatrzymać gdzieś na spokojnie. Jeszcze z takich fajnych dworców, gdzie lubię też odbierać, to jest Gdańska Warszawa. Też powiedział Krakowu? Krakowu? Kurwa, mój grzyb. Grzybi. Najlepszy dungeon, w jaki grałem. Shin odblokował ekstra scenariusz. No właśnie, mam wrażenie, że ostatnio jakoś dużo ludzi miało historię w galerii. A ja będę pamiętał, żeby nie zapuszczać się tam. Zresztą ja jak gdzieś jadę, to ja jadę spotkam. Finda, jeb. Ten moment, kiedy masz 1 na 256 szans. Tam mi singno wyskoczył. Dwa, zdążę, skoczę tu i to mi zajdzie, że przeszedłem górą, prawda? A! Mamy to. O kurwa. We gaming. No to był ewidentnie gaming moment. To też był gaming moment. To był gamer moment indeed. Bo zapomniałem o tym, że to jest ten Giga Firebird.
Ajajaj. Sama ja to zabijam. Nie, ja jakbym pewnie jechał gdzieś w stylu Kraków i tak dalej, to pewnie samochodem, bo ja lubię długie trasy. Oj, tak, tak, długie trasy z pasażerami obok. Oj, tak, tak. O, man. Ale banger, let's go! Nie wiem, jestem skrzywiony przez Fallouta 76 trochę. I jak myślę o długich trasach, to od razu w głowie mam Country Roads. Take me home. It's a me. Mario! Oh no! Oh, mamma mia! That's a spicy meme! Oh, mamma mia! Wstaj sobie w dupę kija, pchaj, pchaj, aż poczujesz raj! Let's go! Ach, wspaniałe przyśpiewki czasu podstawówki. Ja mam... Teraz po właśnie symfoniowym wyjeździe, jak ten słyszę coś... Jak leci coś w radiu, co leciało wtedy, to mam taki po prostu jakiś odruch bangerowy. Wszędzie też, kiedy mamy rok, nie wiem... Pewnie jakieś 30, odkąd się urodziłem, a to... Dużo. Co ty nie powiesz? O, no tu dzieci mogą być, o nie. Nie oszukujmy się. Nie oglądałem ni dzieci. I całe szczęście. Właśnie, muszę na jutro kupić cukierki. Bo mnie actually nawiedzają dzieci mnie? Na Halloween. Mnie też i nie chcę mi się kupować truksów. To chyba na ryba. Muszę na jutro kupić widły, let's go! To jest bardzo rozsądne podejście. A próbuję. Bonk, bonk. Inaczej z dzieciakami się nie da użyć. Potwierdzone info. Już dosim. Jezu, największemu wrogowi bym nie życzył. Zerknę, co tam takiego okropnego zostało napisane? Ten Balan Wonderworld. Mogło być gorzej. Mogło, ale to jest dosyć blisko. Znaczy, w kupowaniu cukierków jest taki dobry perk, że ja mogę większość zagarnąć dla siebie. To nie tak, że kupujesz cukierki dla dzieci. No. What the fuck? U mnie pewnie zrobiłem też. Sobie u mnie pewnie dwie sekundy zapoisz. Przewagi. Nice. Na 8-1 bez pipe jumpów. What the heck? Nie! Fuck me! Znam przynajmniej jedną osobę, która by się na to zgodziła. What? Kogo? Mom, I'm scared! Pozwolę sobie nie odpowiedzieć na to pytanie. Mom! U nas w robocie jest jedna zasada, że jedna z naszych team liderek, jeżeli jest na jakimś czasie projektowym, to z automatu do nazwy kanału jest dodawane UW. Wow, to podchodzi pod harassment! Moim zdaniem. Harassment UW? Bullying! Bullying? Nice. Bullying! Nice. Bullingo? I want to take off my headphones. And I want to fucking die. Oh. Grzybles. Cukierek zamiast za 3 lot twoje są liczne. Otóż to ja mam zajebiste te cuksy Cola Lemon z Lidla. U mnie to raczej się sprawdzało tego, że miałem jakąś tam dużą dawkę zozoli zostawioną. I jak dzieciaki przychodziły, to takie, ej, łapcie zozole. Nie pamiętam, czy one są z tego roku, czy sprzed 3, ale są. Zostaw kilka. Na Wolsy to ja po prostu będzie ten, będzie kupiona dostawa. A tak, by the way, moja biedronka zrobiła mnie dzisiaj tak bardzo w chuje, Jezu Chryste. Tak, czemu?
Przychodzę tutaj, patrzę, jest niby to mafia na polenwicę, którą jem. Aha. Myślę sobie, no fajnie, wezmę sobie. Biorę sobie, tam trzeba wziąć dwie. No dobra, sięgam. Data ważności. 31 października. O nio. Weź dwie. Wszystkie są dwa. Wow. Wszystkie były do 31. I nie przyszłego roku, prawda? Szczerze mówiąc, jeżeli Puentwita miałaby datę ważności do przyszłego roku, to też jej by chyba nie było. Wie. Nie zrobię tego. Rozumiem, że Shin zrobił reklamę cuksówko. Ta, zrobił, bo przecież mieliśmy wtedy streama. Na którym jedliśmy te cuksy. Yes! No dobra, to zaraz sobie pójdę, też wezmę w sumie. Mimo tego, że teraz sobie wziąłem i mi chyba i mi utknął w przyłyku i mam wrażenie, że on dalej jeszcze gdzieś tam coś tam jest. Ale nie mogę się go pozbyć do końca, więc no cóż, to znaczy, I live with that. To znaczy, że musisz zwalczać ogień ogniem. Da. Znaczy zapijam tego cuksa kolunią, tak. Z doświadczeń refluksowych czasami jest tak, że po kolonii potrafi być takie uczucie, że coś ci w gardle stoi i to jest tak wpływające. A to gorsza, jedyną sensowną metodą na prowadzenie sobie refluksu jest zostawienie gazowanych rzeczy. O nie! Najgorzej, co nie? A jak ktoś kawał filem, jest to jeszcze gorzej, bo kawy też nie powinno się pić po defluksie. Czyli musisz pić kolę, bo dwa minusy dają plus. To tak nie działa. Nie no, ja znam podstawy matematyki. Nie wiem, to moich czasów minus jeden to nie było zero. True. Kiedy pijesz kolonię, zyskujesz dwa. Otóż to! Dwa nowe schorzenia! To mi przypomina jak na tych... Jak na Wolcach, przecież teraz... czekaj, komu to dali? 2 plus 2 razy 2? BDD chyba dostał. Chyba tak. Od polskich komentatorów! Od polskich jebanych komentatorów. Sylvan the Gold! Nie dość, że jest puszysty, to jeszcze inteligentny. O, to my prawie, kind of man. To tak jak ja. Nie no, ja powoli udaję, że przestaję być puszczysty, ale tylko udaję. Znaczy nawet nie udajesz, honestly. Ale trzymam się poniżej setki, to jest pozytyw. No to pokczampik dla ciebie. Ja nie wiem, czy mogę to o sobie powiedzieć. Nie no, nie byłeś aż tak ciężki, nasz co? Do a flip! Wiesz to... W trakcie o tym tak nie myślałem, ale potem jak mówiłeś, że bałeś się, że mi plecy połamiesz, też sobie zacząłem o tym myśleć, że w sumie ja też się powinienem o to bać. Że to mogło mi się coś jak szliftać. Mogło, kurwa, ty debilu jebany! Yep. Ja byłem przerażony! Kurwa, a to, by the way, to jest do wycięcia tak bardzo to w kontekst to konwersacja. Nie wiem, o czym mówisz. Clip it and ship it, boys! To nie jest aż tak bardzo. Czy ja chcę pytać? Mogą być dużo gorsze rzeczy do klipowania i shipowania, I guess. Boże, zmieściłem tak? się. Ta jebana Setsuna. Kurwa Setsuna, ta jebana Sea of Stars. Ta jebana Sea of Stars! To ma. Nie, wiesz co, powiem tak. Ja nie będę umieszczał kontekstu, możecie se dopowiedzieć sami, co się stało. Ołu.
Ile razy muszę zrobić dokładnie tą samą rzecz, żeby przejść ten etap? To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ale dzieje się, u mnie się dzieje dokładnie to zawsze, czyli zrobiłem jeden dobry run i teraz już nagle nie potrafię grać w grę. I know, right. To jest cursed. Absolutnie, godzinę gram i zrobiłem jeden cały bieg, a przypominam, że ja odpuściłem sobie pewne sztuczki. Gram 2 godziny i jestem na 6-1. Chyba wygrywasz. Nie, bo ja nie docieram do 6-1. Ty nie masz continue cofającego cię do tego? Do świata, w którym jesteś? Jest taka kombinacja w pierwszym Maradonie. Przytrzymujesz chyba A plus start. Serio? No. I cofa cię do świata, w którym się skułeś. Nie musisz wracać do 1-1. No to nie wiedziałem. Wydaje mi się, że już nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy. Możliwe. I też powiedziałeś wtedy, że nie wiedziałeś. Bo ja mam bardzo kiepską pamięć i wiesz o tym doskonale. Tak, tak. I mean, same. Znowu mi się przypomina quiz i takie, rozmawialiśmy o tym dzisiaj, będziesz pamiętał. I stało się dokładnie to. Skułem się. To ja wtedy miałem w ogóle bardzo dziwny dzień z pamięcią pod tytułem, nie pamiętałem odpowiedzi na swoje własne pytania. To akurat nie jest nic nadzwyczajnego. Ja podejrzewam, że jeżeli nie przygotuję sobie odpowiedzi na te pytania, które ja tam sobie zacząłem robić, to też będzie krucho. No. Zresztą powiem szczerze, jak układam te pytania, to często mam takie, kurde, zawsze ja bym sam na to nie odpowiedział bez zaglądania. Zwłaszcza, że odpowiedzi często są takie bardzo mało oczywiste. No, przecież u nas niektórych rzeczach było podobnie, tak? Na przykład, znaczy wiesz, u mnie to jest w tym stylu, że gdybyśmy nie zrobili teraz tej stówki z Eldena, to prawdopodobnie na to pytanie o Law of Regression też bym nie odpowiedział. Aha. Bo ja kojarzę, że jest, wiesz, coś, ale nie kojarzyłem co dokładnie. Nie kojarzyłbym co dokładnie. To już chyba czas na mnie. Jezus Maria, nie. Same. Ja jestem absolutnie going gorillas bananas. W ten sposób, że chcę zniszczyć mój kontroler. Czyli najlepsze. Nie no, patrz, masz grzyba, udać się. Clueless. Uda mi się nie przeskoczyć pierwszej dziury? Absolutnie byłbym w stanie w to uwierzyć, by the way. Nie biegaj za szybko. Ale to ma sens, biorąc uwagę, że nie speedrunujesz. Nie biegaj za szybko. I tak zaraz o tym zapomnę, nie przejmuj się. Kto never stop, just go? Yep. To jest jedyna strategia, jak powiedziałem. Lost Levels. Tutaj muszę pamiętać, żeby nie speedrunować aż tak. Mm-hmm. Bo trzeba ciebie przeczekać. Trzeba tu przeskoczyć. Tutaj jak spróbuję przeskoczyć, to ten gówniak mi wyskoczy. Następne będą dwa i mnie udupi. No nieważne, nie były dwa, i tak bym nie udupił. No way, man! Nah, so close! No matter how far! No, próbuj, uda ci się. Tak, a ten jeszcze cały siódmy świat? No, też ci zleci, zobaczysz. Próbuj. Widzicie, jak do złego namawia? Do złego, kurwa. Ja ci kibicuję! Namawiasz mnie, że gra dalej Lost Levels? To był przede wszystkim twój po... Hold on! This whole operation was your idea!
Ja od początku mówię, że to są jakieś moje chore masochistyczne skłonności. No, mówisz o masochistycznych skłonnościach, że ten tak. No i to akurat, bo zamierzona śmierć, bo miałem ostatnie życie. To też była zamierzona śmierć, prawda? Zamierzone to zaraz będzie wyłączenie Steama. Przy czym, żeby nie było, że hejtę, to po prostu kwestia mojego braku umiejętności, które dzisiaj prezentuję. Niczego innego... Nie uważam, że ta wersja jest wołgą. Czy wracałbym do złych gier? Jeżeli raptasz Shina, to na pewno powiesz tak. Dobra, daję sobie ostatnie trzy podejście do tego świata, jeżeli się nie uda, to ten. To kończymy na dziś. Okej. To było ja teraz będę miał podejście bardzo do 8-3. To było jeszcze to bardziej też. Interesujące. O, nie wychodzą mi te skoki kompletnie. Tak się pod rządami. Sajma wrażenie, że powinien zmienić uchwyt w jaki trzymam kontroler. A. Tak? Ale to tylko czasami. Aż ty śmieciu je... Dobra, muszę sobie zapisać frame rule'a przynajmniej. Minus 1, 0. Okej, rozumiem, rozumiem. Rozumiem go. Czemu ja tak wstałem umieć to robić? What the fuck? Ja dosłownie zacząłem myśleć i dlatego mi nie wychodzi. Daj się ponieść pamięci mięśniowej i wszystko będzie dobrze. Ultra Instinct. Tak. Mniej więcej. Nope. Nope. Przestań, myślałem, że nucisz moją śmierć. Kinda. idę po cukrzycę. Idę po cukrzycę w wersji 2023. To było bardzo interesujące. Znaczy, ja zawsze wiedziałem, że hitboxy Hammer Bros to bardzo ciekawe i w ogóle, ale nie, nie. Dobrze, jeszcze. Słyszałem, że powiedziałeś, że idę po cukrzycę? Tak. Technicznie mamy rację. Ja mam bardzo dobre wyniki cukru. Im wyższe, tym lepsze, prawda? Nie, nie, nie. Mamo, mamo, możesz być ze mnie dumna, tak? A co się stało? Pobiłem rekord w teście na cukrzycę. No. Nie, ostatnio jak miałem badaną krew, to było z pół roku temu chyba, to miałem eleganckie wyniki cukru. Nie, no ja się tak śmieję, też zazwyczaj z jakiegoś przekrętego powodu mamy dobre wyniki i kwestionuję. Same. Bo za każdym razem się czuję jak takie... Ja nie powinienem mieć takich wyników. Mutanty! Moje wyniki powinny stać, że za 5 lat będę w grobie. A szybko wskazuję na coś zupełnie innego. Ciekawe, czy ludzie przychodzą do Slaversy na ślepo? Archon próbował. Dosłownie na ślepo. A, że blindfolded? Tak. Wątpię. Jestem w stanie uwierzyć, że to robią. A, to wydaje mi się, że jest za dużo zmiennych.
w takim punchaucie się da, ale w punchaucie masz... Po pierwsze możesz buforować inputy. Więc możesz dosłownie rozgrywać te walki w pewien określony sposób, za każdym razem taki sam. Żeby zrobić coś takiego w Marianie, to masz po prostu za dużo zmiennych. Wydaje mi się, że przynajmniej w teorii, jeżeli robisz dokładnie same inputy, to otrzymasz dokładnie to samo. Znaczy w teorii tak, w praktyce musiałbyś dokładnie robić te same inputy na tych samych klatkach, nie? Tak, wiadomo. Ty to ze mnie robisz w tej chwili? Kocham podwodne poziomy prawie jak Marcin Wick 1. Lagos, pamiętasz? Lagos, pamiętasz? To co, jedno życie na 6-64, doskonale. Let's go! A nieważne, dwa życia było na pix, Nie wiem, na jaki zasadzie daję tego na pys. Znaczy, zaraz jebie mi parę fajerwerków na pysk, ale... Nie rozumiem. Marcin wchodzę w naddźwiękową Lagos. A myślałem, że to ja jestem od tego ekspertem. Każdy z nas ma swoje momenty. Chyba najmniej. I guess. Ja mam bardziej ciągłe ranty niż krzyki. Chociaż... Ja... To jest bardzo ciekawe, bo jak spytasz osób z mojego bezpośredniego otoczenia, nieplaszowego, to ja raczej jestem osobą głośną. I ja się śmieję, że ja mam donośny głos. To nie moja wina, tylko donośny głos. Tak. No, oczywiście. Taki się urodziłem. No. Mam grube kości. Mam grube strony głosowe. Mam grube stópki. Uwu. Słucham? Co tam? Kwestionuję to, że coś mi trafiło. Nic nowego. Hitboxy. Hitboxy młotków w Marianach. To wspaniała rzecz. To są łak albo w jedną, albo w drugą stronę. A co to jest ten run? No, to jest ten run. Tutaj jakbym skoczył, to oczywiście, żebym nie ujewał. I tu też. No kurwo. Okej. Okay. O-o. Jest on? Mamy to! Yes! Let's go! Let's fucking go, man! Tak to jest, jak tutaj da sobie limit żyć. Trzy kontinuuj i kończymy. Co za szef! Trzy kontinuuj i kończymy. Trzy kontinuuj do domu. Dobra, jak się spinowało ten świat? A, już widzę, jak się spinowało ten świat. Robiło się absolutnie chujowy skok tutaj na górę. Tylko nie pamiętam dokładnie jak. Dwa, za szybko. Nie no. Ja pójdę dołem po prostu. Co było w tym takiego cudnego, że chciałem iść w górę? Nie wiem, zielonego pojęcia. Tu jest gwiazdka, nice. I ta gwiazdka była jakaś absolutnie baitowa chyba. Teraz zobaczymy. Wiem, że w którymś etapie na pewno jest taki kompletny bait star, że jeżeli go weźmiesz, to musisz iść się zabić. A tutaj całkiem sprawnie poszedł ci 7-1. Tak, ale mam jedno życie. No ale to jest, wiesz, to są biegi treningowe. Klues. O nie.
Mieliśmy przez chwilę motyw ten Overworld zsynchronizowany praktycznie tak, że jest taki bardzo fajny, miałem taki bardzo zajebisty reverb od ciebie. Nice. Fajnie to brzmiało, tak przestrzennie. Lucky to ty kurwa jebana. Lucky! A Lucky to cię robi? Mój Boże. Właśnie to jest na parze. Powoli wchodzimy w te etapy, gdzie nie można się zatrzymywać. O, man. A czasami trzeba się zatrzymać. Stop, just don't go. Nie idź, nie zbieraj 500 zł, czy jakoś tak? No. Eurobiznopoli. O, nie przychodzisz przez start, nie zgarniesz 200 euro. Na główkę! Tak? Okej. Okay. Nie, bo przez chwilę wyjebało mi Twitcha, to i się zastanawiałem, czy ja nie mam internetów, czy... Zaponuję opcję, że Twitch ma problemy. Tak. To zawsze jest opcja? Ja tylko chcę zrobić ten skok rybczy, który zrobiłem. To nie jest trudne. Królest. Biorę gwiazdkę i zapierdalam. Bąk. 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 O my god, tutaj był bullet bill, to oznacza, że można robić bullet bill niczak, który pewnie się nie opłaca. Zależy od setupu. Jeżeli setup jest odpowiednio szybki, no to się opłaca oczywiście. Znaczy nie wiem, czy bullet bill nie musi być na sando, żeby robić glitcha? Znaczy tak. To tutaj nie był. Musi być tak, żeby się mógł sklipować w klocek. No to co ja ci mogę powiedzieć? To nie był jeden z tych bullet billi. Okej. Okay. Znowu zrobiłem dokładnie samo co ostatnio. Jak ja to robię? Taki to wracaj to kurwa. Dziękuję. Cześć, Oxide. Hello. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten stream nie potrwał już jakoś wybitnie długo, spokojnie. Znaczy, no tak, bo niedługo doszedł do świata ósmego po prostu. Czy to ci wygląda na świat ósmy? Tak, świat ósmy piekło. Ósmy krąg piekła, zgadzam się. I to mi wygląda jak ósmy krąg piekła, te pieprzone czerwone piranie. Dlatego idę górą, da? Mhm, tak, tak, tak. Jezu, tu może nie na główkę. Nie planuję. Ten wiatr nie pomaga, a nie planuję. Mhm. Bąk. A Jezu, okej. Okay. Jesteś 8-1, jeżeli przecznasz jako minus. Sylwio, dzięki za raid! Let's go! Thanks for the raiding. Bo Sylwia tu była i poszła po prostu, żeby przegrupować siły. Ach. To może tym razem nie zdaję skoku na główkę w Lakitu? Co ty na to? Okej. Okay. To jest plan. O mój Boże, nie zabiję skoku na główkę w Lakitu? O mój Boże, zabiłem Lakitu? Nice. Jestem bogiem tej gry nagle? What the fuck, ja? Bo Raida dostałeś i to dlatego. Raid Shadow Legends? Oj, tak, tak. Fucking hell, man! Nienawidzę z... Nie... 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 Nie! Ej, ma. Ja pierdu! To był jeden z tych momentów.
Jakby to określił Shin XDD. True. Coś w tym jest. Okej, tym razem. Pojebanie, Loki, to się nie udało. Holy fuck. Bong. Loki tu. A umrzesz? Czemu on? Ja przed niego przeleciałem. Holy fuck. Przez niego. Ciekawe, ile trwają pełne speedrunny z tego, z Lost Levels. W sensie taki, który robił... W sensie Warpless? Nie. Taki, który robił też światy AD. Balaki to z głowy. Bong, bong, bong. Tutaj pamiętać, że muszę na to wskoczyć i z tego na rurę. I z rury na flagę, 7-3 kurwy. 7-3 było zjebane z tego co pamiętam, a potem jeszcze chujowy zamek, doskonale. I to wszystko na jednym życiu. Warpless 8... O ja pierdolę, ja wiem co to za etap, ja pierdolę. Lubisz grać na ślepo? Jajaj. O ja pierdolę. Warpless do 8.4 jest w 21,5 minuty około. Warpless D4 jest 35 z kawałkiem. Muszę się cofnąć. Dobra. Hop. Jak mogę z tego polecieć? Chyba tutaj muszę. Dobra. Hop. Tutaj muszę wylądować. O nie! O Boże, ja żyję. O Boże, ja nie żyję. Ojej. Ciekawe, jak blisko byłeś. Jestem nie, że powiem, że za tamtymi placówkami był zamek. Yep. Czemu ten skok jest taki? On nie jest trudny, czemu ja go nie robię? On nie jest. Czemu mi się wydaje być taki zwodniczy? Kto to wymyślił? Shigeru Miyamoto! Najgorsze jest to, że to chyba dosłownie prawdziwa odpowiedź. To jest jak w tym memie, wiecie czego nie lubię? Powiedział Shigeru Miyamoto tworząc Lost Levels. Graczy. Yep. A mi to było dosłownie wypowiedziane w kontekście The Lost Levels. Historia zatacza koło. Ajajaja. Ajajaja. Znaczy, powiem szczerze, że Lost Levels jest dużo prostsze niż Kaizo. No to też swoją drogą. Ty, mam pomysł kolejny świetny. Nie tykam się Kaizo. 24-godzinny w Kaizo 1. Bez safe state'ów. Wydaje mi się, że wypowiedziałem się wystarczająco jasno na temat tego, co o tym sądzę. Rydzyma, on streamuje teraz? Znaczy, ja też nie chcę odbierać prawa do decydowania. Cześć Marcin. Cześć Marcin! Nie lubię się w bardzo niemiły sposób witać, ale mógłbyś może zamknąć włoska i modę? Ale nie wiem czemu hejcisz. Też nie wiem. Czemu nie bo... lubię? Czemu nie lubię, jakby powinna mi się przeszłość, o której chcę zapomnieć? To nie był zły hak przecież.
Czy nie masz czasem tak, że patrzysz na rzeczy, które robiłeś jako nastolatek i myślisz sobie, kurwa, niech to spłonie piekla? I mean, dosłownie dlatego nie istnieje mój pierwszy kanał YouTube'owy. Ja swojego nie sprywatyzowałem, a powinienem. Właśnie, ja z kolei żałuję, że ja swój zniukowałem. Teraz mi jest żal. Jak wcześniej nie narzekałem na Lost Levels, tak uważam, że ta mechanika, która jest tutaj używana, jest trochę chujowa. Not gonna lie. Nie, ale... Battletoads 24 wydają się być manageable. Wiesz co, ja... Właśnie wyraziłem swoją opinię na ten temat. Nie róbmy tego. Znaczy, ja tobie nie każę. Nie rób sobie tego. Nie no, słuchaj Marcin, ty prawdopodobnie przynajmniej używasz... Radaru. Właśnie ciekawe, jak tam Master Collection. Podobna chujowa. Znaczy, właśnie ja słyszałem rozbieżną opinię. Znaczy oczywiście wiadomo, zależy od platformy i w ogóle. Niektórzy twierdzą, że po prostu fajnie, że są jakby sportowane te gry. Znaczy słyszałem wersję, że są sportowane gorzej niż na starych platformach, to jest problem. Aha. Nie wiem też, jaki jest ogólny konsensus co do tej kolekcji HD, która była kiedyś na X360 i PS3. Tam była dwójka i trójka tylko. Ale no, ja właśnie ogrywałem dwójkę i trójkę z tej kolekcji i ja nie miałem żadnych zastrzeżeń, a mam wrażenie, że to nie są zbyt dobrze wspominane remasteringi. Nie wiem. Ale może mi się myli Silent Hill Collection. Możliwe, bo kojarzę, że ludzie teraz narzekali na to, że ta kolekcja... Wow, chciałem skoczyć pytanie, ona mnie unikała. Widziałem właśnie, że ludzie narzekają, że te obecne są kiepskie w porównaniu do tych starszych. Aha. Pamiętam, że PS3 jeszcze w ogóle miała Legacy Collection chyba MGS-ów, czyli wszystkich do czwórki włącznie. Jesus Christ. To było okropne. To nie wiem, czy to nie była jakaś limitowana edycja. No Boże Święty! Przepraszam. Ale jestem trochę sfrustrowany tym, że nie potrafię czasami w skoku wcisnąć. Panie, mi to mówisz? No to co? Jak to było? Trzy continue. Żeby dotrzeć do zamku. Nie, nie, na cały świat. To może być cięższe trochę w realizacji. No zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak nieznośne jest 7-3. I nie wiem... Nie wiem, jak okropne jest 7-4. Mogę się domyślać, jak okropne może być 7-4. Są dobrze wspomniane przez braki niektórych pomiędzy 4. No, czyli w sumie to jest zbieżne z moimi odczuciami, które miałem, jak grałem. I myśl przejdzie do 8-1, nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał. Zwłaszcza, że dojście do 8-1 to jest dosłownie mój jedyny cel na dziś. Jeżeli dojdę do 8-1, to zdaję sobie state'a i będę przychodził od 8-1 przy jakiejś innej okazji. Najgorsze jest to, że tak jak o tym pomyślę, to ten grzyb absolutnie mi nie pomaga w 7-3. Bo tam nie umierasz od tego, że... Fuck, man! Ale to ci zadaje obrażenia tylko od tego, że spada w przepaść. Pomaga mi tutaj, jak robię po raz 50 ten sam głupi skok na Lakitu. Podzielę się drogą na...
Nie podoba mi się, że musi dzielić się drogą na 7-4, bo to implikuje, że to jest kolejny jebany labirynt. Oh man! Dobra, ale to już chyba koniec dla mnie treningu na dziś. W tym sensie, że dotarłem znowu do 8-4 i nie potrafię zrobić wall jumpa. Czemu ja to znowu zrobiłem? A co, ja miałem teraz okazję z wall jumpować, bo widziałem, jak Mary się odbił od blotka. Jezu, jestem retarded! Tak, panie Twitch administracja, jak też to możesz mnie zbanować za mówienie brzydkich słów. No tak, bo R-word jest zabroniony. Nie mam zielonego pojęcia czemu, ale... Ulala, to jeszcze dwa continue. Dosiadek, góra, dole. Wow! Krótki ten labirynt, widzę. Okej, nie dojdziemy się do labiryntu, rozumiem. Zobaczyłem ten labirynt i już mi się odechciało, dlatego umierałem. Potwierdzone info. Jezus, ten skok jest taki dziwny. O, czemu po prostu nie pójdziesz dołem, bo za każdym razem, kiedy idę dołem, to się wypierdalam. Case in point, właśnie tego nie zrobiłem. No, ale żeś się wypierdolił. Yep. Byłem pewien, że tej celeba mnie zabije. Tak. Trochę to tak wyglądało? Czy ja zdążę przebiec przed Hammer Bro? Zdążę. Akurat. Bąk. O, na dzięki. Czy ty musisz, nie wiem, trafić w flagę w odpowiednim, kurde, miejscu, czy coś, żeby ci dawało tego one-upa? Możliwe, że w miejscu i w czasie. Bo za każdym razem, jak dostaję one-upy, to mam też tego. Mam też fajerwerki. Fajerwerki. Tylko ostatnio miałem 3 na przykład, a teraz miałem 6. Więc okay. To nie jest tak... Ktoś mi to kiedyś tłumaczył i jak zwykle ze mną bywa, zapomniał. Czekasz, ktoś znowu wklei dokładnie ten sam cytat z Wiki? O, lekki nice. To umarł. That's a new one. Jezus Maria. Najgorsze chyba jest to, że jak się odbijesz, to nie masz aż takiej kontroli nad swoimi ruchami, jak... Mógłbyś mieć. Nie do końca. Odbijanie się nie wpływa aż tak bardzo na twoją prędkość horyzontalną. Tylko musisz się trochę nauczyć, który przeciwnik jak wybija cię w pionie. Aha. To jest jedyny problem. Chyba tutaj krótko mnie poniesie, więc chyba tutaj muszę wylądować. Wow. No, to jest paskudne do robienia, na wyglądaj. Tutaj mogę sobie daleko polecieć, ale wyląduję tutaj do bezpieczeństwa. A co się tu dzieje? Tutaj mamy rurę. Rura jest bezpieczna jako tako. Tutaj możemy kawałek przecieć. Chuj. O nie! Zawahałem się. Tak, właśnie przez to, że się zawahał. O, man. Joy. Gun. Dobra. Ostatni continue, wszyscy wiemy, dokąd to zmierza. Do końca. Te czy wefty? Te czy wefty to jedna z moich ulubionych sformułowań, jeżeli chodzi o pisownię. Bo ma dwa poprawne. Zresztą tam w tej wefty miał dwa poprawne. Hop.
Nie, ale serio, akurat tamten segment 7.4 jest absolutnie paskudny. To, co napisałeś, Marcin, jest niepoprawne? Pewnie jest, jakbyś dodał spację po w tę i we w tę, to by było poprawnie. Yep, yep. A poprawnie jest jeszcze w te i we w te. Tego najlepiej nie pisać po prostu. Yep. Before you touch the flag at the end of the level, make sure your coin total is a multiple of 11. Touch the flag when the last digit of your remaining time is the same digit as your coin total and you'll receive a 1. Okej, to ciekawe. Czyli wiesz, cash money po prostu. XD. Focham dla kitu. No, bez kitu. Holy shit, I love Lakitu. Gry ze 80-tych nie były skomplikowane. Also, gry ze 80-tych. Wyobraź sobie, że na końcu każdego, na koniec każdego poziomu przyjeżdża autobus. God fucking damn it. Czemu to zawsze musi być autobus? Jebany Ghosts and Goblins. New game. Ghosts and Goblins gra rewolucyjna w swoje czasy, bo przewidywała nową grę plus. To muszę wylądować tutaj. Tutaj lecimy w chuj daleko, czyli tu. O, to jest check. Nie, tak, powiem. Vibe check! Nie waham się. Full pizda. Full pizda w prawo. Nie, za wcześnie. Za wcześnie. Czu-czu-cza, let's go! Nie! Tutaj też full pizda chyba. Wydaje mi się, że tam też mogłem zajść full pizda. Chyba tu mogę zajść full pizda. I tu full pizda. Tak. Jezus Maria. Czyli to... O Boże, zamek! Masz jedno życie na zamek? Tak. Nawet nie wiesz, jak chodzi za Beastate'a. Ja myślę, że po prostu powinien sobie teraz dać 3 continue na przejście całego świata siódmego. Nie. Bo jesteś bardzo blisko. Nie. To jest dalej, to mnie ciekawi. Okej. Okay. To jest dalej. Ej. That was anticlimactic as fuck. Dobra. Na dziś będziemy kończyć. Bardzo mi przykro, że wpadłeś akurat w takim momencie, Bruksel. Na koniec praktycznie. To był, można powiedzieć, kres. Tylko, cierpliwości. Tylko póki jeszcze ludzie są, to przypomnę. W środę normalnie SMT, bo korzystam, że mogę. Mm-hmm. Jutro speedrunning na stulecie. A w sobotę mnie nie ma, więc personka odpada. Bo wracam do rodzinki na święta. Jo. Także tygodniowa dawka SMT zostanie zaspokojona, tylko w inny sposób niż zazwyczaj. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po. Cześć!